Inżynier analizuje i rozwiązuje problemy techniczne. Mówimy tu o osobach, które zbudowały młotek kamienny, żarówkę, komputer czy statek kosmiczny. Inżynier rozumie, jak działa urządzenie i potrafi to wykorzystać. To dzięki nim pływamy, jeździmy, latamy czy nawet żyjemy w kosmosie. Ta technologia to nie jest żaden cud czy dar, ale efekt naszej pracy. Nie dostaliśmy skrzydeł, ale sami je zbudowaliśmy, bo chcieliśmy latać. Budujemy, bo jest to przydatne, a zarazem fascynujące. To coś, dlaczego warto wstawać każdego dnia. Dr Marcin Stolarski i jego świat widziany oczami inżyniera kosmicznego w programie Inżynieriada. Dzień dobry wszystkim w kolejnym naszym podcaście. Podcaście na kanale Inżynier Gada o nazwie Inżynier Gada. Ja jestem Marcin Stolarski, dzisiejszym prowadzącym i za chwilę opowiem wam o naszym gościu, który dzisiaj jest naprawdę bardzo fajnym człowiekiem. Człowiekiem, Polakiem, który posiada już 38 satelitów. 38 satelitów wystrzelonych w kosmos, ale o tym za chwilkę. Na początek zasady. Ten podcast jest inny niż każdy inny podcast zwany Masło Maślane, czyli że jest podcast prowadzony w aplikacji Zello. Mamy otwarte studio. Każdy, kto sobie zainstaluje aplikację Zello, podłączy się do kanału Inżynier Jada, może uczestniczyć w tym podcaście, będąc w studiu i zadając pytania na żywo. Jednocześnie nasz podcast jest transmitowany na żywo w internecie na kanale Inżynier Jada na YouTubie. O, w serwisie YouTube, tego mi zabrakło. A tam sobie możecie zobaczyć właśnie naszą planszę, zobaczyć, kto w danej chwili mówi, oraz z prawej strony macie czat tekstowy, więc jeżeli nie chcecie mieć zadawać pytania na głos, no to możecie zadawać tam pytania tekstowe. Tutaj już Ania widzę, że pisze, że zaprasza do zadawania pytań. Tak więc jeżeli zapiszecie tam jakieś pytania, to te pytania będziemy tutaj podrzucać naszemu gościowi w czasie rzeczywistym. Ewentualnie pod koniec mamy tutaj też przewidziane taką serię, taki punkt naszego skryptu, gdzie będziemy zadawać te pytania, jeżeli coś nam się tu jeszcze zgromadzi. Ania to będzie zgromadziła i będzie mi tu podrzucała na oddzielnych naszych czatach. Dobrze, z takich ciekawostek astronomicznych, nazwijmy to, jeżeli patrzycie sobie na transmisję wideo, to widzicie, że ja mam już 1 września. No tak, ponieważ ja jestem w Auckland w Nowej Zelandii i w Nowej Zelandii już mamy pierwszy dzień wiosny. Już mamy pierwszy dzień wiosny. Już jest, no nie jestem pewny, czy już jest po wschodzie, w każdym razie już widzę, jasno jest za oknem. Natomiast Polska to jest dzisiaj, rozumiem, 31 sierpnia, czyli ostatni dzień lata. I prawdopodobnie ten podcast będzie ostatnią rzeczą, którą zrobicie tego lata, więc cieszcie się nim do końca. No dobrze, to w takim razie ja przekazuję mikrofon do Ani, która przekaże wam informacje tutaj, jak być grzecznym na kanale. Potem będzie jeszcze Leszek, który przedstawi się jako właśnie drugi prowadzący. I za chwilkę mikrofon wróci do mnie, a ja go potem przekażę Rafałowi. Tak więc mikrofon do Ani. No witam wszystkim. Tutaj Ania, jedna z moderatorów. Jeżeli chodzi o to, jak się zachowywać na czacie, to przypominam o zachowaniu kultury wypowiedzi, że tak powiem, nie denerwujmy też botów YouTube'owych, czyli wszelkiego rodzaju wulgaryzmy i też słowa, których YouTube nie lubi, bo wiecie, jest dosyć wrażliwy na pewne słowa, to poprosiłabym, aby troszeczkę uważać ze sformułowaniami, ale raczej na tym podcaście to nam nie grozi i tak słyszę w słuchawkach, że mój głos jest bardzo słaby,
akurat. Zapewne przez to, że mam odsłuch z YouTube'a. No dobrze, i Rafał, Leszku, do ciebie mikrofon. Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Leszek i będę tutaj współprowadzącym tego dzisiejszego podcastu. Natomiast tu muszę od razu na wstępie jedną rzecz, Marcinie, sprostować, dlatego że w Polsce my jeszcze mamy no, prawie miesiąc, bo do 23 września jeszcze mamy lato. A, przepraszam bardzo, to w takim razie to się pewnie zdarzy za ten, no to jeszcze możecie przez miesiąc, możecie przez miesiąc słuchać tego podcastu. Dobrze, poprawiam się, rzeczywiście. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie przejdźmy do naszego gościa. Naszym gościem jest Rafał Modrzewski. Ja bym skłamał, gdybym powiedział, że z Rafałem się znamy jak stare konie. Niemniej... Parę razy go spotkałem się osobiście parę razy, zwłaszcza na początku jego kariery tutaj, kiedy on zaczynał to wszystko i ja wtedy byłem w Polsce. Rafał jest CEO, czyli jest prezesem firmy nazywającej się IceAya. To jest firma, która między innymi zajmuje się obrazowaniami radarowymi Ziemi. I żeby to robić, zbudowała 38 swoich satelitów, które wysłała w kosmos i które tam działają albo nie działają. O tym się wszystkim dzisiaj dowiemy. Ale ja myślę, że Rafał najlepiej jakby siebie przedstawi, kim on jest i krótko powie, czym się zajmuje IceAya. Dobrze, dziękuję bardzo. Marcin, bardzo, bardzo mi miło tutaj faktycznie być w podcaście. Widzieliśmy się na pewno kilka razy, ja bym mówił, że się znamy, a potem wyjechałeś daleko, daleko z Polski, no i trochę nam trudniej było utrzymywać ten kontakt osobisty, ale mimo wszystko zawsze jakiś był. Słuchajcie, no bardzo mi miło, czy dzień dobry, czy dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie jesteście. Faktycznie nazywam się Rafał Modrzewski. Oryginalnie pochodzę z Katowic, urodziłem się na Śląsku. Potem byłem studentem na Politechnice Warszawskiej. Wyjechałem na program z Politechniki Warszawskiej, program wymiany studentów Erasmus. Na pewno to jest wszystkim znane, właśnie do Finlandii. I tam spotkałem kolegę Pekkę. Na pewno będziemy też dłużej opowiadać. Założyliśmy firmę IceAya. I firma faktycznie dzisiaj zajmuje się obserwacją Ziemi technikami radaru apertury syntetycznej, czyli radarem SAR. My takie satelity projektujemy, my te satelity budujemy, potem kupujemy dla nich wystrzelenie, operujemy nimi na orbicie, no i dostarczamy usługę obserwacji Ziemi. Tak naprawdę firma dzisiaj ma trzy takie główne produkty, to możecie kupić satelitę od nas, możecie kupić usługę obserwacji jakiegoś konkretnego obiektu, albo możecie zasubskrybować taką usługę obserwacji katastrof naturalnych, a tutaj zajmujemy się głównie powodziami i pożarami. Myślę, że więcej na ten temat będziemy rozmawiali. No w każdym razie dzisiaj ja tę firmę założyłem z Pekką około 10 lat temu, no i jestem dzisiaj współzałożycielem CEO i też takich ciekawostek też członkiem rady nadzorczej. Więc bardzo, bardzo miło tutaj być częścią tego podcastu. No dobrze, Rafale, ale jeszcze jedno pytanie standardowe do wszystkich gości. Powiedz mi, żeby określić Twój wiek inżynierski, nazwijmy to. Jaki był Twój pierwszy komputer i jeżeli to był inny, to jaki był Twój pierwszy służbowy komputer i system operacyjny oraz jaki był Twój prywatny pierwszy komputer i system operacyjny, żebyśmy wiedzieli, jak stary jesteś. Wiesz co, mój pierwszy komputer. Ja pamiętam, kiedy pierwszy komputer zawitał do mojego domu, to ja musiałem mieć wtedy może lat 12 czy 13. Był to PC, Windows 98. Wtedy to był pierwszy system operacyjny, którym operowałem. Jeszcze modem. Pamiętam wtedy, że stron w polskim internecie nie było zbyt wiele. No to był mój pierwszy komputer. To był pierwszy komputer w ogóle w naszym domu. Pierwszy komputer, który ja kupiłem ze swoje własne pieniądze, pamiętam na studiach, to był Dell. Laptop też zresztą Windows. Już teraz nie pamiętam, który do końca, ale tak, potem tam na tym Windowsie, jako że byłem na Politechnice, pojawił się również Linux, więc podwójny system operacyjny był.
A teraz powiem szczerze, że przerzuciłem się na coś mniejszego, więc Surface jest moim go-to narzędziem. No i tam też jak pewnie wszyscy widzą, chodzi Windows. No dobrze. Ja się tu uśmiecham. Reszta ekipy pewnie też. Jesteś młodym człowiekiem, powiem tak. Dobrze, Rafale. Ale to dobrze dla ciebie, to znaczy, że dłużej będziesz tą firmę ciągnął na tym świecie. Dobrze, powiedz mi w takim razie, już rozpocząłeś to. To może na początek powiedz mi, co to jest SAR? Czym się zajmuje SAR? Co to znaczy Rada Sarowski? No dobrze, postaram się tutaj jakby takim skrótem, może nawet telegraficznym. No jest to faktycznie klasa, jest to urządzenie w ogóle pozwalające, wykorzystywane do obserwacji Ziemi. To często po angielsku jest też nazywa też Imaging Radar, czyli tak zwany radar pozwalający nam wykonać obrazowanie. No i jakby takim produktem tego urządzenia jest coś, co faktycznie wygląda jak zdjęcie, przypomina tak naprawdę zdjęcie optyczne, czyli jest trochę takie inne niż takie nasze typowy ekran radaru, który zwykle kojarzy nam się z radarem na lotnisku czy na łódce, gdzie widzimy jakby tą wiązkę, która się obraca dookoła, no i pokazują nam się kropki, które są tymi obiektami. Jeżeli chodzi o radar apertury syntetycznej, służy on do obserwacji Ziemi, więc faktycznie pozwala nam wykonać zdjęcie radarowe. No i działa na podobnej zasadzie jak każdy radar. Wysyła wiązkę fal radarowych, czyli falę elektromagnetyczną. Są tam normalnie wzmacniacze, wysyła tą wiązkę przez antenę. Ta wiązka dolatuje do Ziemi, odbija się od Ziemi, no i tą odbitą wiązkę nagrywamy. Syntetyzujemy aperturę, tak to się nazywa dość technicznie, ale jeżeli chodzi o jakby konkrety, to oznacza to, że staramy się wytworzyć zdjęcie, które ma rozdzielczość dużo lepszą niż pozwala nam na to nasza fizyczna antena, czyli antena ma może kilka metrów, a chcielibyśmy uzyskać zdjęcie z rozdzielczością anteny, która miałaby na przykład około kilometra czy kilku kilometrów. Jak to się robi? No, uzyskuje się tak naprawdę to za pomocą wykonania wielu takich właśnie sekwencji wysłania wiązki i nagrania wiązki odbitej. Około kilka tysięcy razy dokonuje się takiego, powiedzmy, obrazowania. Te obrazowania się potem łączy, stosuje się filtr Dopplera na tym wszystkim, żeby to uzyskać. No i po takich 10 tysięcy próbkach udaje nam się wykonać zdjęcie, które wygląda jak zdjęcie optyczne, ale zostało wykonane techniką radarową. Czemu to jest ciekawe? Ponieważ używamy własnych fal. Jeżeli używamy własnych fal, czyli produkujemy tak naprawdę własną energię, no to nie potrzebujemy słońca. Jak nie potrzebujemy słońca, to jesteśmy niezależni od czasu dnia. Nie zależy, czy robimy zdjęcie w południe, czy o północy, czy o drugiej w nocy, czy nie wiem, na przykład o wschodzie słońca, czy zachodzie słońca. Te zdjęcia ogólnie wyglądają tak samo, ponieważ my wytwarzamy tą energię i tą energię nagrywamy. Więc to jest jakby jedna z głównych zalet, to, że jesteśmy niezależni od zewnętrznych warunków oświetlenia. No a druga jest często taka, że no jesteśmy w stanie wybrać długość fali albo częstotliwość fali. Jedno zresztą jest powiązane z drugim oczywiście. No i jeżeli odpowiednio ją dobierzemy, czyli na przykład my teraz używamy pasma X, 10 GHz, no to jesteśmy w stanie uzyskać pewne zdolności penetracji. Jeżeli chodzi o pasmo X, no to widzimy przez wszelkie warunki pogodowe, czyli jesteśmy w stanie uzyskać zdjęcie niezależnie od tego, czy obszar jest zachmurzony, czy niezachmurzony. Czyli no tak jakby w telegraficznym skrócie, taki radar SAR pozwala nam uzyskać zdjęcie podobne do zdjęcia optycznego, niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia. Czyli wtedy, kiedy optyka nie może, radar może, a zdjęcie jest dość podobne. Ja jeszcze dodam, że jeżeli chcielibyście sobie wyobrazić, jak takie zdjęcie wygląda, to chyba najlepszym przykładem jest, kiedy spojrzycie sobie na kamerę, na przykład, nie wiem, taką obserwującą garaż albo coś w stylu, i jest przełączenie, jest noc i kamera się przełączy na podczerwień.
I to wtedy zdjęcie jest niby czarno-białe, ale ono jest takie trochę inne. Trochę inne podznaczy, ponieważ jest teren oświetlony. Właśnie dokładnie tak jak ten radar oświetla pod czerwienią i widzicie to, co odbija pod czerwień. Czyli na przykład rzeczy, które są czerwone, są jasne, bo one dobrze odbijają pod czerwień, ale na przykład rzeczy zielone często są ciemniejsze, bo właśnie one słabo odbijają właśnie pod kolor czerwony i podczerwony. I tutaj jest bardzo podobnie właśnie. Są rzeczy, które te fale radiowe lepiej odbijają, są rzeczy, które gorzej odbijają. Bez problemu rozpoznajecie drzewa, budynki, widzicie te kształty, tylko one mają takie dziwne kolory, a i teraz tu jest szczególna rzecz istotna właśnie dla tego radaru, ponieważ świetnie fale radiowe odbijają obiekty metalowe, więc obiekty metalowe błyszczą się na tych zdjęciach. Czyli jeżeli macie na przykład statki na oceanie albo wozy opancerzone siedzące w lesie, to one świecą na tych zdjęciach. Po prostu je widać po prostu jak diamenty. Więc bardzo dobre są do obserwowania właśnie takich obiektów. Drugą rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, to jest tak, że ten radar oprócz tego, że widzimy jasność tych obiektów, to jeszcze ten radar jest tak mądry, że mierzy sobie fazę sygnału. A jeżeli mierzycie fazę sygnału, to macie sobie dokładną odległość od tych obiektów, sobie możecie określić. Dzięki czemu możecie określić dokładnie wysokość różnych obiektów nad Ziemią. I to powoduje, że na przykład wszelkie pomiary jakiejś wysokości, na przykład ktoś wycina drzewa, to świetnie widać. Na przykład budynki siadają gdzieś, bo na przykład, bo jest, nie wiem, grunt się porusza, to świetnie za pomocą tego radaru można pomierzyć. Czy jeszcze są jakieś ciekawe rzeczy, które można za pomocą tego radaru pomierzyć, Rafale? Wiesz co, no tutaj no faktycznie wymieniłeś te najczęstsze zastosowania, czyli ten tak zwany interferometric SAR, czyli ten pomiar fazy. Faktycznie, jeżeli chodzi o zdolność radaru do jakby wypatrzenia jakichś takich obiektów metalowych, czy tym bardziej obiektów metalowych kanciatych, to się zgadza. No tutaj jakby możemy się dalej zagłębiać jakby w sposoby techniczne. Są takie radary, które jakby też mierzą polaryzację wiązki, tak zwany polarimetric SAR. Wysyłamy wiązkę w jednej polaryzacji, odbieramy je w dwóch polaryzacjach, czyli badamy odbicie wiązki, ile pozostało nam tej polaryzacji, którą wysłaliśmy, na ile się wiązki zdepolaryzowało, czyli tak naprawdę odbiło się w 90 stopniach. To pozwala nam często na próbę oceny typu materiału, od którego taka wiązka się odbiła, więc to jest znowu faktycznie dość ciekawy zestaw informacji. Jeżeli chodzi o różne pasma, tutaj faktycznie no, to też można o tym porozmawiać, ponieważ pasmo X odbija się dość podobnie do promieni widzialnych, znaczy na przykład jeżeli są drzewa, no to zwykle widzimy drzewa, powiedzmy tak, na pewno myślę, że dalej w podcaście tutaj zagłębimy się, co można z tymi drzewami zrobić, ale jeżeli weszlibyście w takie pasmo, jak na przykład pasmo P, czyli około 400-500 MHz, to pasmo już przebija się przez korony drzew, tak? Czyli korony drzew kompletnie są niewidoczne na tym zdjęciu, no i widać tylko i wyłącznie to, co jest poniżej koron drzew. To też jest na pewno ciekawe, no i zawsze oczywiście pozostaje pytanie, co by było, gdyby można było wykonać zdjęcie w paśmie P i w paśmie X naraz. Takich sytuacji jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o systemy kosmiczne, no i tak naprawdę czekamy na coś takiego. Co myślę jeszcze ciekawego, no jeżeli chodzi o już jak myślimy o podwójnych satelitach, no to oczywiście warto wspomnieć też tak zwane obrazowanie bistatyczne, czyli satelity w konstelacji, które jedna koło drugiej tak naprawdę razem kursują wokół Ziemi. Dość znana taka misja to jest Tandem X, czyli TerraSat-X i druga satelita Tandem X, które pozwalają na wykonanie na żywo bardzo dokładnego tak zwanego Digital Elevation Model, czyli zobrazowania wysokości Ziemi w momencie przelotu. Dużo tak naprawdę jest ciekawostek, jeżeli chodzi o radar, bo faktycznie jesteśmy w stanie mierzyć to odbicie radarowe dużo dokładniej niż mierzymy odbicie optyczne, ze względu na to, że znamy moc odbicia, znamy jego fazę, znamy jego polaryzację i znamy całą geometrię tego odbicia, więc faktycznie tutaj dość dużo takich pomiarów, jeżeli chodzi o pomiary dość takie dokładne, badawcze, jesteśmy w stanie to wykonać. To ja mam jedno takie
Od razu uzupełniające pytanie. W czym leży problem, jeśli chodzi o jednoczesne wykonanie tego obrazowania w tych dwóch różnych pasmach? To znaczy jednoczesne jak jednoczesne, jeżeli i tak tych pomiarów jest ileś w ciągu jakiejś jednostki czasu, tak, liczone w tysiącach, to dlaczego, co stoi na przeszkodzie temu, aby na przykład na zmianę co drugie były w jednym paśmie, co drugie w innym? No i tutaj tak naprawdę jakby tak głównym problemem jest jakby założenie tego, jak zaprojektowany musi być system radarowy, czyli mamy pewną, no musimy mieć antenę pewnej wielkości. Tutaj znaczy możemy dłużej wejść jakby w specyfikację, czemu ona musi być pewnej wielkości, ale ona musi być pewnej wielkości, tylko że w stosunku do fali, której używamy, tak? Czy na przykład, jeżeli ta fala, której używamy w paśmie X, to jest 3 cm, mamy 10 GHz, mamy 3 cm długości fali, no to my na przykład używamy w tym momencie anteny 3-metrowej. No zejdźmy rząd wielkości niżej, pasmo L, 1 GHz, 30 cm, no to tak naprawdę musielibyśmy mieć 30 metrów anteny, żeby wykonać podobnej rozdzielczości zdjęcie, no i oczywiście podobną ilość pasma. Jakby tutaj problem pozostaje na tym, że faktycznie bardzo ciężko jest wybudować system, który na tym samym satelicie posiada bardzo dużą antenę na bardzo niską częstotliwość, jak i dość dużą antenę na bardzo wysoką częstotliwość. Założenie jest takie, że to będą dwa różne systemy. Był plan budowy systemu LX, ale taki system jeszcze, przynajmniej z tego co ja wiem, się nie udał. No PX, czyli ten 500 MHz, czyli jeszcze 60 cm długości fali, no byłoby tym trudniejsze. To na pewno najprawdopodobniej pozostaną dwa różne satelity. Po prostu jeszcze nie było takiego momentu, żeby ktoś wystrzelił satelitę w paśmie P, satelitę w paśmie X i latał nimi w konstelacji zsynchronizowanej bistetycznie, tak żeby to razem wykonywać. Myślę, że niedługo do czegoś takiego dojdzie. Z przyjemnością się Ciebie, Rafale, słucha, bo jesteś bardzo technicznym, inżynierskim człowiekiem. Powiedz mi jeszcze, mamy pierwsze pytanie tutaj od gościa, Big Picture Geo. Jakie są warunki, które dla odmiany przeszkadzają radarowi SAR penetrowaniu? Czy może być na przykład sytuacja taka, że, nie wiem, że jest burza piaskowa, która spowoduje, że nie jesteście w stanie zrobić takiej obserwacji? Dziękuję Ci, Marcin. To jest w ogóle dla mnie przyjemność cały czas o tym mówić. Większość moich rozmówców nie jest zachwycona, żeby wchodzić w takie detale techniczne. No tutaj bardzo ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o burzę piaskową. Warto o tym myśleć, to jest jakby cały ten scattering jest taki sam jakby niezależnie od długości fali, tak? Czyli naszym problemem jest to, czy te cząsteczki, które są na drodze fali radarowej, czy one będą nam rozpraszały wiązkę, czy nie będą nam rozpraszały wiązki. No i założenie jest takie, że jeżeli ta cząsteczka jest wielkości mniejszej niż 1/10 długości fali, czyli przy 3 cm fali mamy 3 mm średnicy cząsteczki, no to ona jest niewidoczna dla tej fali, bo to rozpraszanie jest znikome. A w momencie, kiedy ona się staje większa, no to jest problematyczne. Czyli na przykład tutaj jakiś słuchacz, który pewnie jest już o tym szybko myśli, no to pomyśli, no to aha, czyli faktycznie taki duży deszcz, czyli duże krople deszczu zaczynają być widoczne. I to jest prawda, duże krople deszczu zaczynają być widoczne, to rozpraszanie nie jest jeszcze tak mocne, jakby się mogło wydawać. Traci kilka decybeli, jakby jeżeli chodzi o signal to noise ratio, czy o ten tak zwany link budget, ale widać się tu. Piasek na tyle mały jest, że go nie widać, a dym jest niewidoczny. Jakiekolwiek jakieś takie, nie wiem, na przykład powietrze, które jest brudne, czy jakiś smog jest niewidoczny. My dość często jesteśmy proszeni o wykonanie zdjęć przez pył wulkaniczny. Ten pył wulkaniczny też trochę szumi, ale jest niewidoczny, czy szumi, a w zasadzie taki, że tłumi wiązkę, ale ogólnie to nie widać go aż tak bardzo. Więc no niedużo jest takich rzeczy, które można by było rozpylać. No to pewnie ktoś pamięta, że podczas II wojny światowej rozrzucało się takie folie aluminiowe, takie jakby większe części folii aluminiowych po to, żeby zakłócić radary,
niemieckie albo angielskie, w zależności, która strona to robiła. No to takie coś faktycznie by działało, no ale nawet siatki maskujące nie maskują radaru zbyt dobrze, no ponieważ nie są metalowe i nie są odpowiedniej wielkości. Co jeżeli chodzi o radar, no to nie ma zbyt dużo takich rzeczy, które nie pozwalają wykonać zdjęcia. No od razu może kilka pytań, jakby mogę na nie odpowiedzieć. No nie widzimy, radar nie widzi przez wodę. W paśmie X, w paśmie L, w paśmie P też nie widzi przez wodę. Żeby penetrować wodę, dużo, dużo, dużo niższe częstotliwości, więc to jakby nie coś, co się dzieje radarem apertury syntetycznej. No i myślę, że tutaj przez śnieg, trochę w zależności od tego, które pasmo, jeżeli chodzi o pasmo X, no to potem, jeżeli to jest mokry śnieg, to nie, suchy śnieg, to na przykład tak. I jeszcze jedno pytanie od naszych widzów, tego samego notabene. A czy macie jakieś zakłócenia w pasmach właśnie tych radarowych? Rozumiem, że radary mają swoją wydzieloną część pasma i czy ktoś czasami wam to zakłóca? Tak, no to jest w ogóle pytanie bardzo ciekawe i nawet można by dużo na ten temat mówić, ponieważ to jest tak, faktycznie radar ma wydzielone swoje pasmo. Nawet nie jest tak, że sam radar jako taki, tylko to jest tak zwany Active Earth Observation from Space ma wydzielone swoje pasmo. Wydziela to ITU, czyli International Telecommunication Union. No i jest to pasmo dzisiaj 1,2 GHz. O częstotliwości środkowej 9,65 GHz. No i to pasmo ogólnie powinno być wolne od zakłóceń. Są pewne zakłócenia, które są jakby takie przypadkowe i to się faktycznie zdarza i czasami tym bardziej w dużych miastach na przykład takie zakłócenia widzimy. No ale dzisiaj pojawia się na przykład dużo więcej zakłóceń celowych. Co by znaczyło zakłócenie celowe, no po co ktoś taki radar by zakłócał? No w sytuacjach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, czy jakieś sytuacje, w których staramy się przed takim radarem schować, no to wchodzimy w tak zwaną taką sytuację jammingu, czyli staramy się ten radar zakłócić, no i to jest działanie celowe, no i takie działania dzisiaj są widoczne. Oczywiście na każdy miecz jest jakaś tarcza, więc są sposoby przeciwdziałania jammingowi. No i akurat my dzisiaj, jeżeli chodzi o te radary, jesteśmy dość w zaawansowanym stopniu w stanie takie zakłócenie celowe wytłumić czy przeciwstawić mu się. Dobrze, Rafale. Twoja okolica zaczyna być coraz głośniejsza. Słyszymy przejeżdżające samochody oraz hamulce piszczące. Jakbyś był w stanie jakby trochę mieć cichszą okolicę. Natomiast następne, o co się to od ciebie zapytam, to jest tak naprawdę, jak to wszystko wymyśliłeś? Gdzie to się zaczęło? Jak to się zaczęło? W jaki ty sposób wymyśliłeś, że będziesz sobie szefem firmy, która będzie budować sobie te radary i będzie je wysyłało w kosmos? Dobrze, jestem w środku, więc powinno być zdecydowanie lepiej. Jak to było? No to jest taka dość ciekawa historia. Kosmos to jest coś, co zawsze mnie fascynowało, więc jakby ta część zainteresowań już od dawna, już od jakichś takich lat, nie wiem, gimnazjum, liceum, gdzieś istniała. Ja studiowałem elektronikę, zaczynając na AT albo LC, czyli Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jak ja zaczynałem studiować, to studiowałem się tak zwany makrokierunek, czyli elektronikę, telekomunikację i techniki informacyjne, tak to się nazywało. W każdym razie po dwóch latach należało wybrać swój taką niszę, kierunek studiów czy specjalizację. No i ja zafascynowałem się radioelektroniką. Cała ta idea jakby fal radiowych przelatujących przez powietrze. Zawsze się mówi, że projekt anteny to jest tak zwany black magic. No to było dla mnie fascynujące i zacząłem się tym interesować. Dlatego zresztą wybrałem na uczelnię, na którą pojechałem już z programu Erasmus, właśnie Uniwersytet Aalto w Finlandii, w Helsinkach. Jest to taki uniwersytet, na którym powstało dość dużo patentów telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych związanych z czasami Nokii, czyli Nokia,
producent telefonów komórkowych, już nie dzisiaj, ale kiedyś znaczący gracz na rynku, no tak naprawdę miał tam swoje centrum badawczo-rozwojowe i inwestował mnóstwo pieniędzy. No i ten uniwersytet posiadał bardzo duży departament radioelektroniki i zresztą departament, który bardzo blisko współpracował z Politechniką Warszawską. Tutaj profesorowie się znali bardzo dobrze i też to było dobrze odebrane, więc jakby pojechałem na program Erasmus do Finlandii, no i tam zacząłem sobie studiować. Co się okazało tak naprawdę z przypadkiem, no, że Uniwersytet Finlandii miał swój program satelitarny, nazywał się Aalto 1, tak trochę jak u nas był PWSAT 1. Zresztą to się działo wszystko w tym samym czasie. To jest nawet tak warto teraz, jak się sięgam pamięcią do tej historii, to się okazuje, że większość tych wszystkich jakby takich pierwszych projektów CubeSatowych powstawało no, pi razy oko w tym samym czasie na uniwersytetach wokół dookoła świata. Więc ja się w ten program włączyłem. I to jakby tutaj zaczyna się moja prawdziwa taka przygoda z satelitami, tak? Włączam się w program budowy CubeSata, to był CubeSat tak zwany FreeU, czyli 3 unity. No i zaczynam budować to. Jestem bardzo tym zafascynowany i włączam się jakby w taką międzynarodową grupę studentów, badaczy, którzy te swoje CubeSaty budują. Marcin, na pewno to dokładnie pamiętasz, więc tak to było, że wtedy CubeSaty budowali tylko ludzie na uniwersytetach tak naprawdę i to był jeszcze taki szalony pomysł, który gdzieś tam przeciwstawiał się Airbusowi czy Boeingowi, w ogóle nikt nie wiedział, czy to będzie z tego coś prawdziwego, czy nie. No, w każdym razie te CubeSaty zaczynają być rzeczywiste, wystrzeliwujemy i one działają. No i powstaje jakby taki, ja to pamiętam dość dobrze, tak naprawdę wewnątrz tego środowiska CubeSatowego rozpoczynają się rozmowy o tym, co będzie takim następnym krokiem tego środowiska. No, co my z tymi wszystkimi CubeSatami zrobimy? Ludzie to robią na uniwersytetach jako projekty badawcze, no ale może warto by było z tego stworzyć jakiś sensowny biznes, czy może da się tym coś zmienić. No i oczywiście pojawia się mnóstwo pomysłów związanych z tym, że jeżeli jesteśmy w stanie budować satelity taniej, w dziesiątkach czy w setkach nawet czasami, jeżeli jesteśmy w stanie wszystkie wystrzelić, no to patrzymy w ogóle na zupełnie nową epokę, jeżeli chodzi o zdolności obserwacji Ziemi. I tak faktycznie było. Ja byłem częścią tych rozmów. No i różne osoby w różnych miejscach na świecie pootwierały te swoje firmy. Tak? To się jakby, my otwieraliśmy naszą firmę w bardzo podobnym okresie, kiedy otwierały się firmy takie jak Spire, jak Planet, czy właśnie Rocket Lab, który Marcin oczywiście doskonale znasz, tak? No i jakby tak to trochę powstało. Tutaj możemy zapewne wrócić za chwilę do tego, no ale to ja byłem wtedy na czwartym roku uniwersytetu, więc siedziałem z kolegą Pekką, z którego znałem z budowania satelity na piwie. Mówimy, stary, no to wiesz co, jak oni otwierają te firmy, no to my też otwórzmy, no. No ja mówię, dobra, no to otwórzmy. No więc zdecydowaliśmy się otworzyć firmę i faktycznie zaczęliśmy się przygotowywać do tego, no, że oboje byliśmy w Finlandii, to tam jakby nie było gdzie wymyślać za bardzo. Tam to zaczęło na początku powstawać. No myślę, że tu dojdziemy do większej ilości szczegółów zaraz, no ale jak otworzyliśmy tą firmę, to dość szybko zorientowaliśmy się, że musimy znaleźć jakiegoś takiego pierwszego klienta. No więc szukaliśmy, aż natknęliśmy się na problem z obrazowaniem lodu w Arktyce. Akurat wtedy było dużo rozmów na temat tego, że można by było statki puszczać zamiast kanałem sueskim poprzez północną Arktykę koło Rosji, czyli skrócilibyśmy trasę z Europy do Chin o 1/3, jeżeli statki zamiast płynąć południową trasą płynęłyby trasą północną. Największy problem z tą trasą północną był taki, że tam było mnóstwo lodu, a nie było żadnych informacji na temat tego, gdzie ten lód jest. No i tutaj pomyśleliśmy, że słuchaj, no to z Pekką właśnie mówimy, jeżeli mielibyśmy takie satelity, no to ten lód moglibyśmy obserwować. No mówi, no kurczę, tylko problem jest taki, że w tej Arktyce to jest cały czas zachmurzone. To mówimy, że da się to rozwiązać, budujemy satelity z radarem apertury syntetycznej i będziemy ten lód doskonale w stanie móc sobie zaobserwować. No i tak to powstało. Znowu tutaj jakby słuchacz, który tego słucha, może pomyśleć, aha, więc tak powstała nazwa ICE-Eye,
bo jest to faktycznie zlepek słów ice i eye, lodowe oko czy oko na lód, tak to miało wyglądać. Taka jest etymologia tego słowa. No i wybór radaru jest tutaj związany z pierwszym use case'em, czyli faktycznie nie dało się obserwować lodu w Arktyce instrumentami optycznymi, trzeba było do tego wybrać radar. A jeżeli chodzi o małe satelity, to tak naprawdę trochę przypadku, trochę bycia w odpowiednim momencie, w miejscu, w odpowiednim czasie i trochę też jakby bycie częścią tej międzynarodowej community, który razem zaczęło tak naprawdę przeistaczać coś, co zaczynało się jako takie projekty studenckie dla zabawy, a stało się teraz dość prężnym przemysłem. No i jak sobie wyobrażasz tego pierwszego satelity? No bo ja rozumiem, że w tamtych czasach, no to radar Sarowski to był potężny satelita. To był satelita klasy Sentinel, tak? Sentinel ma chyba dwa radary sarowskie. I to są satelity wielkości autobusów, a ty byłeś w świecie CubeSatów. No to jak ty sobie w ogóle wyobrażałeś, że jesteś w stanie zbudować coś mniejszego niż normalnie działa? No widzisz, to tutaj to jest w ogóle dość ciekawy moment w całej historii firmy, bo faktycznie tak jest, jak ty mówisz, tak? Czyli jak my rozpoczynaliśmy, no to najmniejszy radar, najmniejszy satelita z radarem apertury syntetycznej ważył pewnie tonę. A tona to duży satelita, to jest dość spory satelita, faktycznie drogi, skomplikowany. My o tych radarach nie widzieliśmy nic. Ja znałem się na antenach, znałem się na falach radiowych, ale muszę powiedzieć, że od anten i fal radiowych do radaru apertury syntetycznej jest mimo wszystko jeszcze kilka kroków, takich większych. No więc nie mieliśmy za dużo pojęcia, no ale założyliśmy, że musi się dać. Tutaj muszę przyznać, że to trochę jest tak, że czasami się mówi, że jak dokonać przełomu w jakiejś technologii, no trzeba wziąć kogoś, kto nie wie, że tego się nie da zrobić i on to zrobi. Czy to jest zawsze prawda? Nie wiem, ale tutaj akurat tak się złożyło. No faktycznie mnóstwo osób, z którymi wtedy rozmawialiśmy, mówiły nam, że no nie da się budować małych radarów apertury syntetycznej, bo radar apertury syntetycznej potrzebuje dużo mocy i dużej anteny, tak? Więc musi być duży. Dlatego te wszystkie satelity są duże. No a my jakby nie zgadzaliśmy się z tym. No i jak się potem okazało, to nawet udało się to zmniejszyć. Ale nie powiem, że od razu wszystko widzieliśmy. Taka ciekawostka. Jak założyliśmy firmę, jako projekt w ogóle na uniwersytecie, to pierwsze pieniądze, które udało nam się uzyskać, to były takie bardzo małe pieniądze wtedy, wykorzystaliśmy na kupno wszystkich książek, które znaleźliśmy w internecie na temat radaru apertury syntetycznej. Więc tak naprawdę cała ta nasza przygoda zaczęła się od takich dość głębokich rozważań teoretycznych na temat faktycznie, czy dałoby się to zrobić, czy nie. No proszę. Ostatnio jest jakaś taka, nazwijmy to afera, że był jakiś taki właśnie startup, który zebrał coś tam z 2,5 miliona dolarów, i z czego 1,9 wydał na domenę. No wy żeście zainwestowali w wiedzę, co brzmi bardzo sensownie. No i dobrze, i powiedz mi, żeście zaczęli go budować, czy od razu żeście zaczęli budować satelitę, jak to dalej wyglądało? No tak, to jest, wiesz, jakby połączenie, tam jakby są takie trzy nurty na początku firmy, tak, no to w ogóle zabiera nas do roku 2013, tak? czyli już 11 lat temu, trzy nurty, no nurt jakby taki pierwszy to faktycznie jest budowa radaru, no i to jest najwięcej czasu, tak, a nurt drugi to jest pozyskiwanie pieniędzy, no bo tego radaru nie da się zbudować bez pieniędzy, a to mimo wszystko trzeba było skądś, my nie mieliśmy żadnych pieniędzy wtedy. A trzeci nurt to pozyskanie klientów, ponieważ mimo wszystko też no nie ma sensu budować radaru, którego nikt nie chce kupić, więc trzeba było znaleźć kogoś, kto ten radar by kupił. No więc trzy te nurty w tym samym czasie jakby się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o budowę radaru, to no, tak jak sobie to ktoś może wyobrażać, od kompletnych
podstaw na poziomie zero, czyli jakby tutaj czasami jest takie myślenie, że na przykład my odziedziczyliśmy jakąś wiedzę czy jakieś projekty radarów apertury syntetycznej z uniwersytetu. To w ogóle jest jakby kompletnie nieprawda, ponieważ uniwersytet w życiu wcześniej nie wystrzelił satelity i w życiu wcześniej nie wybudował radaru apertury syntetycznej. Tam takie instrumenty nie istniały i oni jakby też nie mieli pojęcia, jak coś takiego zrobić. No więc u nas zaczyna się, tak jak mówiłem wcześniej, od literatury, od studium literatury. Czytamy książki, ja je do teraz mam, i staramy się na tablicy rozpisać, jak to wszystko mogłoby wyglądać. Jak już porozpisywaliśmy, no to zaczynamy myśleć, jak taki satelita mógłby wyglądać. Czy on będzie kwadratowy, czy trójkątny, czy większy, czy mniejszy, czy może kolisty właśnie jakiś, tak? Czy taki jak parasolka. Różne są pomysły. No, oczywiście cały kształt satelity to jest jedna rzecz, no ale trzeba się zabrać do budowania podzespołów, bo prawda jest taka, że my zaczęliśmy budować wszystko od jakby najmniejszych części. Tak? Był taki moment w projekcie satelitarnym, kiedy budowaliśmy swoje własne wzmacniacze mocy, tak? Czyli jakby kupowaliśmy tranzystory na gołym silikonie i potem łączyliśmy te tranzystory z odpowiednimi częściami, żeby powstał transformator czy wzmacniacz mocy. Więc tak naprawdę zaczynaliśmy od bardzo takich podstawowych elementów, no i łączyliśmy je, tak? Zbudowaliśmy wzmacniacz niskoszumowy, potem wzmacniacz mocy, potem go połączyliśmy, potem dołączyliśmy do tego antenę, potem no i tak naprawdę każdego dnia coś dołączaliśmy. Większość czasu nam to nie działało. Za każdym razem, jak mogliśmy, to testowaliśmy. No tutaj warto to zobaczyć jakieś na zdjęciach, bo dużo zdjęć z tego okresu mamy. No i powoli, jeden po drugim to powstaje. Tak? Za każdym razem, jak możemy, to staramy się zbudować cały system, tak żeby można było to jakoś przetestować. Na początku testujemy to na takim wózku na kółkach, potem testujemy to na samochodzie, potem testujemy to na samolocie, potem testujemy tak zwany inverse SAR, czyli satelitę kładziemy na dachu, a obserwujemy kosmos. No i tak naprawdę z tego, co liczyliśmy, no to w ciągu dwóch pierwszych lat, czyli 2013-2014, wybudowaliśmy 6 prototypów jakby całego radaru apertury syntetycznej, tak? Od digital backend, czyli od jakby tej płytki wysyłającej nam impuls, do samej anteny, no i oczywiście tor radiowy powrotny. No i za każdym razem, jak wybudowaliśmy nową wersję, no to ona była o coś lepsza. I tak to wszystko wyglądało, że jakby należało budować szybko, należało podejmować decyzje szybko, uczyć się na nich jak najszybciej, no i odrzucać pomysły, które się nie udały, a dodawać coś zawsze nowego. No i krok po kroku udało nam się ten radar zbudować do takiego momentu, kiedy jakby ten pierwszy radar sprzedajemy w roku 2015. Na początku 2015, czyli około 24 miesięcy od rozpoczęcia naszego studium literatury. Okej, okay, no i powiedz mi w takim razie, a jak wyglądało budowanie waszego satelity? No ja pamiętam, żeście po prostu na początek sami chyba platformę budowali, ale nie jestem pewien, czy w tej chwili to lata na waszej platformie, czy potem żeście jakąś kupili platformę, jak to wyglądało jakby ze względu na baz? Bardzo, bardzo podobnie. No ja powiem szczerze, że my jesteśmy trochę jakby może wewnętrznie znani, ja z Peką, z tego, że lubimy budować rzeczy sami. Czyli jakby sami nie, że ja i Peka, tylko że in-house jako tako. No więc zaczynamy tą platformę budować również sami. To wszystkie te satelity, które latają, one latają na platformach w pełni są projektowanych przez ISAI. Jakby ta platforma nie tylko jest w pełni zaprojektowana przez ISAI, ale wszystkie podzespoły platformy są zaprojektowane przez ISAI, tylko poza jakby silnikami, poza propulsion, tak? Ale wszystkie radia, komputery, baterie, panele, Attitude Control System, ADCS, wszystko to jest jakby w produkcji wewnętrznej. Jak to wygląda? No podobnie, wiesz, budujemy, mamy team mechaniczny, elektryczny, zaczynamy budować baterie, gdzieś tam się jakaś bateria podpali co jakiś czas, mechanika nam się rozsypie, no i zmieniamy. Do teraz mamy jeszcze, myślę, że takich mechanicznych
mechanicznych podejść do samego basa musieliśmy mieć ze trzy, no jeszcze gdzieś one w ogóle są w biurze, czasami jak do nich wracamy, to aż się śmiejemy z tego, jak to w ogóle mogło wyglądać wtedy tak i kto na ten pomysł wpadł, ale to jest trochę tak, że żeby dojść do dobrego pomysłu, no to trzeba przejść przez szereg złych pomysłów i tak to po naszej stronie wyglądało, więc jakby zaczynamy ten bas budować, no i budujemy go, ta firma jest wszystko jest małe, tak? 2015 rok, to jest firma może ma 15 osób, głównie studentów, bardzo młodych ludzi. Pierwsze wystrzelenie, nie wiem czy Marcin pamiętasz, no oczywiście my pamiętamy bardzo dobrze, to jest styczeń 2018, więc jakby ten bas już jest na takim etapie gotowości. W 2017 roku to jest już wtedy tak, że nam nie trzeba go wysłać. Ten wystrzelenie się trochę opóźniło, trzeba go wysłać się dwa miesiące wcześniej, więc jakby w połowie 2017 roku już mamy tego satelitę gotowego. No więc znowu jakby dwa lata, żeby z radaru powstał satelita. No ciekawe doświadczenie na pewno. Myślę, że tutaj takie no dość mocno startupowe, tak? Tak jakby to kiedyś oglądać, więc to są wszystko małe pokoje. To są wszystko jakieś podstawowe przyrządy, to jest wszystko jakby takie testowanie. Do teraz nam pozostało różnych rzeczy, dużo pamiętam, że zaczynaliśmy używać do czyszczenia płytek PCB, szczoteczek do zębów, elektrycznych szczoteczek do zębów, no i to się na przykład bardzo dobrze sprawdziło i do dzisiaj jesteśmy dość dużym klientem, jeżeli chodzi o elektryczne szczoteczki do zębów, więc dużo mamy takich rozwiązań, które po prostu były wymuszone jakby był stopniem zaawansowania całego projektu. No wyglądało to tak, jak wyglądało. To teraz pamiętam, że używaliśmy takiego, to się nazywało Thai Cube u nas. To jest takie mrożone jedzenie w paczkowaniu, które jest sześcienne. Używaliśmy tych Thai Cube'ów zamrożonych po to, żeby zmienić temperaturę satelity, tak żeby testować, czy wszystkie sensory termiczne nam działają, więc tak naprawdę wpychaliśmy zamrożone jedzenie do środka. To na pewno brzmi szalenie, jako jakieś szaleństwo dla kogoś, kto tego słucha, ale prawda jest taka, że założenie, które mieliśmy, to jest takie, że no to jest mimo wszystko przyrząd elektryczny, który ma działać w trudnych warunkach. Tak? No kosmos nie jest jakimś sterylnym laboratorium, więc jeżeli on ma działać w kosmosie i ma zostać wystrzelony na tej rakiecie, która go wytrzęsi jak szalona, no to powinien być w stanie przetrwać trochę zamrożonego jedzenia w środku. No i on przetrwał. I faktycznie tak, takie założenie zawsze było, że jeżeli my nie jesteśmy go w stanie zepsuć, robiąc wszystkie rzeczy szalone z nim, no to on w kosmosie też będzie sobie dobrze działał. Więc tak to trochę na początku wyglądało. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, jak wyglądał wasz pierwszy satelita, jak był duży, jak goście wysyłali, jak był duży, jak otworzył panele, ile ważył i ile to wszystko kosztowało do tego momentu? No dobra, będę sobie musiał to wszystko teraz przypominać, tak? Czyli mówimy ICEYE X1, no to czyli tak, czyli mamy styczeń 2018 rok i to jest chyba 66 kg masy, z tego co sobie przypominam. Panele to jest 3 metry długości anteny, 20 cm wysokości, czyli dość niska, ale dość długa antena. Bas musi mieć 70 cm, może na 30 na 40, czyli taki, no te panele się składały z boku jakby, więc z tego powstawało trochę takie 70 na 40 na 40, taka kostka trochę. Panele nierozkładane słoneczne, więc jeden panel, no wszystkie podzespoły normalnie, czyli już potem wszystko, no, brak możliwości zmiany orbity, tak, czyli nie miał silników ten pierwszy satelita. No i radar, jeżeli chodzi o pierwszy radar, no to my go ograniczyliśmy wtedy tylko do 60 MHz, mimo że sam system był w stanie pracować na poziomie 300 MHz, co zresztą potem zrobiliśmy już na radarze drugim, czyli na ICEYE X2, no to wtedy ten system staje się 300 MHz. Ale tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o moc, to musiało być 3
3, może 2,5 kW mocy wyjściowej RF. No, czyli dość duży cały czas. No teraz oczywiście to jest mniejsza moc w porównaniu do tego, co się dzieje na dużych satelitach, znaczy na naszych obecnych satelitach, ale cały czas całkiem taki porządny kopniak, jeżeli chodzi o wysyłaną falę. Jeszcze powiedz, ile to wszystko kosztowało. Oraz, czy miałeś jakieś momenty zwątpienia, nie? No bo to jest różnica, kiedy budujesz CubeSata dla uniwersytetu, który ma tam moc, nie wiem, 1-2 waty i nagle przychodzisz do, no, na warunki studenckie, to jest ogromny satelita, który kosztuje mnóstwo pieniędzy, jego wysłanie kosztuje mnóstwo pieniędzy. Czy też miałeś jakieś momenty zwątpienia, że to w ogóle nie da się, skąd w ogóle miałeś pieniądze na to wszystko? Wiesz co, no tutaj no to kilka pytań oczywiście. Ile to wszystko mogło kosztować? Ja muszę się zastanowić, bo to oczywiście nie jest do końca takie proste. Nigdy nie liczyliśmy, ile pieniędzy zostało wydanych dokładnie do wystrzelenia satelity X1. Najprawdopodobniej tak w rzędzie wielkości się będę musiał zmieścić. No więc to musiało być w okolicy 5, może do 7 milionów euro. Jakby tam taki pierwszy grant, który został przyznany, był 2 miliony euro, potem 2 miliony euro i runda dofinansowania 2 miliony, czyli około 6 milionów, żeby to wybudować, jakby zaprojektować i wystrzelić. No pieniądze dla mnie jakby wtedy kosmiczne, tak, więc z różnych źródeł możemy tutaj wejść dłużej w to, no bo tutaj jakby kilka grantów, grant lokalny, tak, czyli fiński, europejski, no ale również Dolina Krzemowa, tak, czyli inwestorzy z Doliny Krzemowej dość szybko się w to wszystko włączyli. Co do twojego pytania na temat wielkości, no tak trochę faktycznie jest, jak ty mówisz, no jest to dużo większy satelita, ale wiesz, zawsze mi się wydawało, że jakby ta zmiana wielkości, no to tak naprawdę tylko pozostaje w głowie, tak? Czyli czy wyrzucasz 2 waty z anteny, czy 2000 watów, no to tylko więcej wzmacniaczy do tego jest potrzeba, niby, więc tak to trochę wyglądało. No było w tym na pewno trochę szaleństwa i jakby takiej ciekawości. Ja myślę, że byliśmy też w takim wieku, bo to się działo, jak ja zakładałem firmę, 22 lata, więc to się działo w takim wieku, kiedy no, człowiek też rzucał się w nieznane i starał się robić to, co najbardziej go cieszy, a budowanie takiego czegoś, no to w ogóle był jakieś takie marzenie ściętej głowy, więc no to czy marzenie inżyniera z Katowic i na pewno bardzo nam się to podobało. Zakładaliśmy oczywiście, że może się nie udać, staraliśmy, żeby się udało. Wiesz, jak to potem wszystko tak robić, żeby się udało. Ja powiem tak, warto do tego wrócić może osobnym pytaniem, no bo mnóstwo testowania, tak? My wymyślaliśmy najprzeróżniejsze testy i mogę nawet chwilę później opowiedzieć, bo wiesz, to był taki jeden z tych testów, który prowadziliśmy, tak daleko idący, że tak powiem, że cały ten satelita, ten model, który mieliśmy, to stanął w płomieniach i trzeba było go gasić gaśnicą, no i potem tą pianę stamtąd usuwać. To na gorąco. No dobrze, wydałeś 7 milionów euro. Czy jakiś klient w ogóle, miałeś już jakiś kontrakt na jakiegoś klienta? Albo, znaczy, bo mówiłeś właśnie, że chcesz te statki przepuszczać właśnie tutaj i skrócić tą drogę, ale czy rzeczywiście ktoś był tym zainteresowany? Tak, tak, to też w ogóle jest taka historia, która znowu dość ciekawa tak naprawdę, bo zgadza się, udało się tego klienta pozyskać. Pierwszy klient podpisał pierwszy kontrakt na początku 2015 roku. To był kontrakt na test samego radaru i tym klientem w 2015 roku jest firma ExxonMobil. I to jest kontrakt na milion dolarów. Więc muszę powiedzieć, że firma ma dość ciekawą historię, no bo pierwszy kontrakt już na milion, więc udało się to dobrze zrobić. Ten kontrakt
też nie wszystko poszło płynnie. Było kilka przejść, których tak naprawdę wydawało się, że może nam się nie udać dostarczyć tych wyników badań, których oni się spodziewali, ale koniec końców kreatywność w różnych momentach i jakby chęć parcia do przodu pokonały wszystkie przeciwności losu, no i udało się ten kontrakt dostarczyć. Tak, ExxonMobil był pierwszym klientem, a potem było więcej klientów, już klientów wojskowych na same przyrządy radarowe. Ten radar, który my mieliśmy, był dość małym radarem, on pakował się do plecaka tak naprawdę, no i okazało się, że nie jest to nawet taki dość popularny sprzęt radar apertury syntetycznej, który można nosić w plecaku, no więc takie radary od nas klienci kupowali. Nie dużo mówimy tutaj o kilku elementach, o kilku radarach, ale faktycznie tak było. To zresztą z naszego punktu widzenia jest coś, co było bardzo ważne w historii firmy, ponieważ warto jest mieć kontakt z klientem od jak najwcześniejszych lat czy dni produktu, ponieważ ten feedback, który się otrzymuje, jest niezbędny. No, łatwo jest budować, zwłaszcza jako inżynierowi takiemu jak ja wtedy, coś, co wydaje się komuś potrzebne, ale okazuje się, że nikomu jest niepotrzebne. Więc pozyskanie tego klienta faktycznie było dla nas czymś priorytetowym. Dlatego jednym z tych torów na początku, poza samym radarem, dofinansowaniem, było właśnie pozyskanie klientów. I powiedz mi, czy w tamtym czasie byliście jedynym producentem, który produkował radary tej wielkości, czy takie małe, powiedzmy właśnie, czy też była jakaś konkurencja? Wiesz co, jak zaczynaliśmy, to byliśmy jedynym. Zresztą jakby ja często musiałem odpowiedzieć na pytanie dla inwestorów. Ci zawsze pytali, mówiłem, czemu wy ten radar budujecie, czemu go nie kupicie? No i mówiłem, że no, słuchajcie, byśmy go mogli kupić w rynku, tylko oczywiście takich radarów na rynku po prostu nie ma. No i faktycznie brak konkurencji na początku sprawiał, że było nam dość ciężko pozyskać dofinansowanie, ponieważ ludziom jakby no, nie mieściło się w głowie. No, ciężko nam było ich przekonać, że nikt inny czegoś takiego nie buduje. Większość osób mówi, że to się nie uda, a my tu staramy się ich przekonać, że się uda. Jeszcze jesteśmy jakąś dziwną spółką założonych przez dwóch studentów w Finlandii na końcu świata. Więc no nie pomagało to na pewno. Powiem tak, że do momentu startu satelity X1 to były ogromne wątpliwości w świecie radarowym, czy to w ogóle się uda. Jak już się udało, no to faktycznie był to nawet niemały przełom, ponieważ ja pamiętam do teraz, jak otrzymałem taki dziwny telefon, i ktoś tam, jak odbieram ten telefon, wtedy mówię, hello, this is a person I'm calling here from a Smithsonian Museum of Space, Washington DC. We would like to have a piece of your X1 radar on a display. Ja w ogóle myślałem, że to jest żart, że ktoś mnie troluje tutaj, tak? Więc w ogóle powiedziałem, żeby poszli sobie te dowcipy gdzieś indziej robić, no i odłączyłem ten telefon, potem dostałem maila faktycznie w tej samej sprawie i jeszcze raz taki telefon, no i okazało się, że to prawda, że zostało to zastrzeżone i jako, że był to pierwszy radar takiej wielkości, no to oni faktycznie dorzucili go do wystawy w Waszyngtonie. Dość szybko potem pojawiła się pierwsza konkurencja. Pierwszą konkurencją była firma ze Stanów Zjednoczonych, Capella Space, która zresztą cały czas jest obecna na rynku. Pozdrawiam serdecznie i pozostaje naszym konkurentem. No i potem różne inne firmy się pootwierały. Firma w Japonii powstała, Synspective, potem firma znowu w Stanach Zjednoczonych, Ambra. No i też jakby ci duże gracze zaczynali się zastanawiać, co z tym wszystkim zrobić. Ale jeżeli chodzi o sam pierwszy radar, no to faktycznie to była taka sytuacja trochę bez precedensu, w której to się udało zrobić tak, że no my byliśmy pierwsi. Już może ostatnie pytanie na temat tego pierwszego radaru. Co było największym wyzwaniem technologicznym przy budowaniu tego pierwszego radaru, pierwszego satelity, tak? Żeby to zadziałało. Wiesz co, każdy pewnie z tego teamu, który to budował, pamięta jakieś inne wyzwanie. Muszę sobie przypomnieć,
Do 2018 roku pewnie firma miała około 30 osób, więc wtedy już było kilka jakby tych zespołów, czy tam elektronika właśnie, czy radiówka, czy software. Każdy na pewno pamięta jakiś inny moment. Ja na pewno zawsze mam taki, jakby kieruję się w stronę tych momentów radiowych, ale to był taki, ja pamiętam, że zajęło nam no długą, kilka miesięcy wymyślenie rozwiązania tego problemu i to był problem oscylacji. W momencie, kiedy włączaliśmy antenę radarową, to dochodziło do oscylacji i jakby system sam wytwarzał częstotliwość. To były oscylacje niechciane, tak? To oczywiście jakby to był oscylator, to by było dobrze, ale jako że to nie był oscylator, tylko miał być radar, no to, że wytwarzał częstotliwość samoistnie niechcianą, no jest ogromnym problemem, ponieważ on się w tym momencie sam zagłusza. Wyrzucenie tych oscylacji z systemu było poważnym kłopotem. To taki bardzo techniczny problem, że tak wspomnę, ale faktycznie zajęło nam to kilka miesięcy. Tutaj dla jakby z ciekawostek, bo to oczywiście mamy bardziej technicznie. Radar jako urządzenie jest właśnie z tego powodu skomplikowany, że w momencie transmisji transmituje bardzo dużo mocy, więc ma bardzo duże wzmocnienie wyjściowe, kilkadziesiąt decybeli, ponieważ musi wytworzyć kilowaty mocy, a potem odbiera niesamowicie małe sygnały, ponieważ ten sygnał wytworzony leci do Ziemi, to 600 kilometrów, tak, odbija się z powrotem 600 kilometrów, tam jest w ogóle zależność do czwartej, no więc on wraca w minus 10, czasami minus 11, tak, czyli około dziesiątek pikowatów. I tutaj musimy go wzmocnić z powrotem, żeby można było go odczytać. No więc mamy niesamowite wzmocnienie na wejściu. No więc tam jakby pełen ten tor radarowy ma pewnie ponad 100 decybeli wzmocnienia z dwóch stron. I to jest dość dużo wzmocnienia, więc łatwo o oscylację. No i trochę nam to zajęło. Co poza tym może z takich ciekawostek było trudne? Wiesz co, no zaczęło się z tego wszystkiego poza projektem inżynieryjnym tworzyć tak naprawdę projekt komercyjny, tak? Czyli jakby ja byłem inżynierem, ja znałem się na radiu, ja znałem się na falach elektromagnetycznych, ale nagle stawałem się również szefem jakiegoś zespołu inżynierów, który musiał zebrać dofinansowanie, sprzedać to komuś i też nie rozpaść się po drodze. No i to na pewno dla mnie było dość spore wyzwanie, więc ja pamiętam tę oscylację bardzo dokładnie, ale również pamiętam dość sporo energii i wysiłku, które należało włożyć w to, żeby tak naprawdę nauczyć się zupełnie innych umiejętności zarządzania zespołem, który no, ma dość duże dofinansowanie i musi sobie z tym dofinansowaniem poradzić w sposób taki, żeby jakby ci właściciele czy inwestorzy byli zadowoleni. No i to jakby zupełnie inna droga niż droga inżyniera. No dobrze. To w takim razie wystrzeliście pierwszego satelitę w kosmos. I co dalej? Wiesz co, no wystrzeliśmy i pierwsze zdjęcia trzeba produkować, więc produkowaliśmy zdjęcia. No i teraz oczywiście trzeba tak znowu tak jakby mamy trzy tory, tak? Więc pierwszy satelit leci w kosmos, no i więc należy zajmować się zabudowaniem drugiego satelity, bo drugie wystrzelenie za 10 miesięcy, bo mieliśmy drugie wystrzelenie już zaplute na grudzień. Trzeba zacząć budować drugiego satelitę, lepszego. Wszystkie błędy tam, jakieś wnioski zaimplementować. Należy zebrać nowe dofinansowanie, no bo dofinansowanie, które zebraliśmy, wydaliśmy, żeby zbudować pierwszego satelitę. No i też trzeba udowodnić, że te zdjęcia z tego satelity ktoś wreszcie kupi. No więc znowu mamy trzytorowe działanie.
Różne oczywiście rzeczy tam działy. Myślę, że tutaj, wiesz, ja pamiętam to dokładnie też, warto wspomnieć, to jest dość ciekawe wydarzenie w momencie, kiedy wystrzeliłeś się swojego satelity, bo no, to jest jakby takie trochę jakby małe dziecko, trzeba się nim zajmować cały czas, więc my prowadziliśmy operację wtedy 24 godziny, 7 dni w tygodniu. No a jako, że nie było do tego operatorów, tylko wszyscy byliśmy operatorami, no to tak to wyglądało dość chaotycznie przez pierwsze kilka dni. Ten satelita poleciał, no i wtedy no ja też go operowałem, tak, PK też go operował, różni koledzy, dwóch Jakubów też go operowało, każdy go trochę operował, no i on na początku oczywiście też musiał mieć jakieś swoje problemy, nie wszystko mu działało idealnie, były momenty grozy, ale udało się to wszystko rozwiązać dość szybko, no i on zaczął działać, no i faktycznie zaczął działać dobrze. I zaczął produkować zdjęcia z radaru apertury syntetycznej, które były jakości dobrej. Nie takiej oczywiście dobrej jak dzisiaj, ale jakości dobrej, jakości zaskakująco dobrej nawet. No i to udawało się komercjalizować powoli. Mimo wszystko nie było to proste, ale powoli się to udawało komercjalizować. Najważniejszy mimo wszystko był tutaj ten krok z nowym satelitą, tak, to ponieważ my już wiedzieliśmy, że 60 MHz pasma, czyli to, do czego zlimitowaliśmy pierwszego satelitę, ze względu tak naprawdę na to, że myśleliśmy, że będziemy obserwowali góry lodowe, nie jest wystarczające, tak, więc wyciągnęliśmy te wszystkie limity, no i drugiego satelita już budowaliśmy większego, a paśmie 300 MHz o większej mocy i trochę większej antenie. No a jako, że było do następnego wystrzelenia tylko 10 miesięcy, to musieliśmy się uwijać. Czyli co, chcesz powiedzieć, że w 10 miesięcy żeście zaprojektowali w zasadzie drugiego satelitę i go wystrzeliliście? No wiesz co, oczywiście nie zaczynaliśmy od zera tego projektowania, ale no pozmienialiśmy dość sporo rzeczy w te 10 miesięcy. No, podwoiliśmy wielkość anteny i zwiększyliśmy dwukrotnie moc tego satelity, tak? Czyli z 2 kW zrobiło nam się 4 kW i z 20-centymetrowej anteny 40-centymetrowa antena, więc jakby to dość mocno się zmienił ten satelita. No i tak, no wiesz, te zmiany nastąpiły bardzo szybko, ponieważ nie budowaliśmy dwóch na początku. Trzeba było to budować dość szybko. No na szczęście budowaliśmy większość rzeczy sami, więc dość dało się to kontrolować, ale no było to trochę tak robione na wariackich papierach. Tak, zgadza się, no wiesz. Drugi satelita X2 leci grudzień 2018, czyli 12 miesięcy później. No i on jest tym satelitą, który już jakby komercyjnie się w pełni udaje, tak? Czyli z niego się zdjęcia sprzedają, są już jakości, które są jakby dokładnie takie, jakich klienci by sobie życzyli. No to po prostu niesamowite. Ci w głowie nie mieści, jak żeście szybko pracowali. A mam pytanie tutaj, znów Big Picture Geo. Czy to rzeczywiście prawda, że kluczowym elementem wpływającym na jakość danych w systemach SAR jest jakość, stabilność i redukcja drgań, mocowań samych anten? Co na ten temat powiesz? Wydaje mi się, że kluczowym nie. Tutaj no to, że tutaj musiałoby dochodzić do drgań dość dużych, o dość dużej amplitudzie i z dość dużą częstotliwością. I to znaczyłoby też, że ta antena jest naprawdę bardzo giętka. To oczywiście może być dużo większy problem. Ja powiem szczerze, że i tutaj wchodzimy już naprawdę w takie dość bardzo głęboko technicznie. Ja nie wiem, czy to nie jest większym problemem w tych antenach, jakby, które przypominają parasolkę, tak, czyli deployable. Spodziewałbym się, że tam ze względu na jakby jak cienkie są te anteny i to, że one jakby nie mają wsparcia, tylko są rozciągnięte, tam faktycznie te drgania mogą powodować zmianę, jeżeli chodzi o płaskość tej anteny, czy jej zdolność skupiającą i faktycznie powodować rozmazanie się zdjęcia. No tutaj warto zwrócić uwagę, że no jakby jesteśmy w stanie sobie pozwolić na niedokładności
geometryczne na poziomie 0,1 fali, tak? Czyli mimo wszystko gdzieś tam te 3 mm jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić. No to może nie wydaje się dużo, no ale to powiedzmy 3 do 6, to wszystko gdzieś tam się da, gdzieś da potem, potem zmienić, jakby naprawić. No to ja powiem tak, ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o każdy system zawsze w takiej sytuacji, tak? To na pewno nie jest nasz największy problem. Jeżeli chodzi o zdjęcie radarowe, no to tak naprawdę tam dwie rzeczy mają ogromny wpływ, tak? No jakby jedna to jest rozdzielczość, czyli to pasmo. Jeżeli chodzi, to bardziej jeżeli chodzi o zdjęcie wysokiej rozdzielczości, tak? No to pasmo radarowe ma ogromny wpływ, a potem jakby ten czas akwizycji, czy na przykład, czyli to pasmo Dopplera, tak? Bo pasmo, którego radar używa, to wewnętrzne, o tym, czy ja mówię, czy 300 MHz, czy 1200 MHz, to jest pasmo, które pozwala nam uzyskać rozdzielczość, tak zwaną range resolution. A potem azimut resolution, czyli tą drugą rozdzielczość poprzeczną, uzyskujemy przez pasmo Dopplera. No i to pasmo albo jest znaczy w zdjęciach wyższej rozdzielczości gromadzimy je dłużej, patrząc się na obiekt. No i tutaj, jeżeli chodzi na przykład o zdjęcia, które my dzisiaj sprzedajemy jako zdjęcia najwyższej jakości, no to my jesteśmy w stanie ten sam obiekt obserwować przez 35 sekund no i używać do tego pasma 1200 MHz. No i tu faktycznie uzyskujemy rozdzielczość na poziomie 25 cm, a jeżeli chodzi o azymut, to 5 cm nawet, trochę nawet mniej niż 5 cm, więc tutaj jest ciekawostka. No nie jest to proste pytanie, ponieważ zdjęcia radarowe są dość skomplikowane. Jest tak zwane noise equivalent sigma zero, czyli sposób jakby, czyli ilość sygnału do szumu, i ona musi być pewniej wartości, ponieważ inaczej zdjęcie jest zbyt zaszumione. Potem jest druga wartość szumu, tak zwany speckle noise, i tutaj już troszeczkę trudniej walczy się z tym tak zwanym multilookiem, czyli bierze się piksele, które są blisko siebie i uśrednia się je. No a potem, jeżeli chodzi o tą rozdzielczość, no to mamy długość, mamy pasmo, no i długość obserwacji. U nas faktycznie tym, jeżeli chodzi o tą giętkość anteny, czy tej jej wahania, nie było to największym problemem, ale nie wykluczam, że w większych systemach, czy w systemach o antenach, które są cieńsze, to może się stać problemem. Proszę Państwa, tutaj jest inżynier Gada. My tutaj się zagłębiamy do bólu w szczegóły techniczne. I bardzo dobrze. A Rafale, jeszcze pytanie. Jak wy się komunikujecie z tym satelitą? A używacie z własnej stacji naziemnej? Macie jakąś sieć stacji naziemnej? Jak to jest? Tak, no to też było coś rozważane kilka razy. Sieć. Tak prosta odpowiedź na twoje pytanie to jest sieć stacji naziemnych. Używamy kilku sieci tak naprawdę, to nie jest jedna sieć czy sieć w posiadaniu jednej firmy, chyba dzisiaj to są cztery różne firmy. No oczywiście to nie było tak na początku. Na początku to były dwie stacje jednej firmy, to nawet nie jest żadna tajemnica, tak zwane Svalbard i Trollsat, czyli stacje na Svalbardzie, czy na Spitsbergenie po polsku mówiąc, i na Antarktydzie. Ponieważ tam też jest ta stacja Troll jest na Antarktydzie. No i to pozwala na dość dużo kontaktów z satelitą. I to są stacje w posiadaniu firmy KSAT, czyli Kongsberg Satellite Systems. Od nich korzystaliśmy z tych stacji, no a dzisiaj korzystamy z większej ilości stacji. Dzisiaj pewnie korzystamy z około 30 stacji rozsianych po całym globie. Tak jak mówię, z kilku różnych firm. No i my podjęliśmy decyzję, że nigdy jakby tych naszych stacji nie będziemy budowali. No i na razie ta decyzja pozostaje cały czas w mocy. No to jeszcze powiedz o częstotliwościach i jakie masz bitowe przepustowości na tych właśnie na tych linkach swoich. Ile tych danych musisz zrzucać z satelity, żeby to w ogóle można było jakieś zdjęcie zrobić? Więc teraz tak, jeżeli chodzi o taki jakby podstawowy kontakt z satelitą, no to używamy częstotliwości S. Czyli to są powiedzmy tam w rejonie 2,4 GHz. Tam jest inna częstotliwość, jeżeli chodzi o częstotliwość nadawania czy wysyłania, inna na odbierania. I te częstotliwości nawet są różne na różnych satelitach, żeby oczywiście się same nie zagłuszały. Ale to są częstotliwości w paśmie S. Ja powiem szczerze, że jako że ja już nie budowałem satelity przez jakiś czas, to żebym nie skłamał, to nie będę podawał tych prędkości.
to nie są jakieś zawrotne prędkości. Nie są one wolne, to się może wydawać, że one to nie są wolne prędkości, ale nie są to zawrotne prędkości. Nie będę wam szczerze, że zgadywał teraz. Co pamiętam, na pewno to pamiętam ten tak zwany downing radio, czyli możliwość rzutu, no bo tu oczywiście to wszystko ma wpływ na produkt. No i tutaj używamy pasma X, radio downlinkowe jest około 8 GHz. I to jest radio naszej produkcji. No i dzisiaj to radio ma przepustowość 500 megabitów na sekundę, a nowa wersja ma przepustowość 1 gigabita na sekundę. No to są oczywiście duże przepustowości, często większe niż internet nasz domowy. No my Netflixa nie oglądamy, ale te zdjęcia, które produkujemy, są naprawdę duże. Bo jeżeli ktoś sobie szybko przeliczy, że takie zdjęcie może mieć na przykład 5 na 5 kilometrów, a przychodzi do nas z rozdzielczością 25 cm na 5 cm i jeszcze ma głębokość bitową, na przykład 8 bitów na piksel i jeszcze ma do tego fazę, czyli to są dwa bity, czyli dwa piksele są, czyli to jest 8 bitów i 8 bitów, bo tam jest jakby quadrature face and inface, no to faktycznie stają się duże ilości danych. Takie zdjęcie może ważyć 20-30 gigabajtów. Więc żeby je ściągnąć, no to faktycznie potrzebujemy radia o dość dużej przepustowości. Aż się zapytam, bo aż tchu mi zabrakło. Wiesz, jak żeś powiedział, ten 500 mega, 1 giga. To jest bardzo duże jak na warunki kosmiczne. Sentinele nie mają, kurna, takich linków. Ale to jest, to już jest, rozumiem, że to jest po channel encoding, nie? Czyli tam dokładasz pewnie jakiś convolution encoding albo coś w tym stylu. Czy to są w ogóle gołe dane, które już są do obróbki? Nie, to masz rację. To jest przepustowość samego radia, nie gołych danych. Tam na pewno jest convolution, tam od razu dzisiaj Witerbi chodzi na, jeżeli chodzi o kod, który na tym, to kodowanie, które tam jest. Więc z tego. I znowu ja teraz nie wiem, bo ktoś w biurze mnie już teraz tam potem będzie poprawiał. Ja nie wiem, czy tam może 80% z tego jest danymi wykorzystane, danymi do obróbki. Zgadza się, 500 megabitów to jest przepustowość jakby samego radia, czyli tam do tego musi dochodzić jakiś encoding na poziomie. Wiesz co, no to jest szybkie radio, to prawda. Tutaj pomaga nam w tym, że to jakby, że... My dość dobrze się znamy na radiach, tak? No ponieważ radar to też jest bardzo duże, mocne i szybkie radio. Żeby zapisać jakby wiązkę radarową, czy to odbicie, tak? Czyli ten sygnał odbicia w częstotliwości 1,2 GHz, czyli 1200 MHz, no to trzeba to próbkować z częstotliwością 2,4 GHz, tak więc dwa razy długość pasma, albo na dwóch kanałach z 1,2 GHz. Jakby te zdolności istnieją na pokładzie. O mocy już nie będę wspominał, no bo radar teraz ma 4 kW, no to w ogóle to się nieporównywalne do radia. Więc my faktycznie się na tym dość dobrze znamy i jesteśmy te radia w stanie budować. No a im szybsze radio, tym szybciej dane pojawiają się na ziemi u klienta. A im szybciej dane pojawiają się na ziemi u klienta, tym te dane są wyższej wartości i ten produkt jest lepszy. Więc to jest dla nas jeden z kluczowych parametrów. Nawet taka ciekawostka, bo tutaj, już tak jak mówimy, inżynier gada, więc tutaj dość technicznie wchodzimy. Nasze systemy typu mają zdolność trakowania stacji naziemnych niezależnie od położenia satelity, czyli jest jakby tak zwany two-axis stabilized gimbal, czyli mamy taki pałąk, który jakby wystaje z satelity. Na końcu tego pałąka są dwa silniki elektryczne. Na końcu tych silników jest taka główka, a na końcu tej głowy jest antena, no i ta antena cały czas się patrzy na stację naziemną, a satelita obraca się to w lewo, to w prawo, to do góry, to na dół, w zależności od tego, gdzie chcemy wykonać takie zdjęcie, a niezależnie od tego, gdzie satelita się patrzy, to antena cały czas się patrzy na stację naziemną. A czemu to jest ważne i czemu to jest fajne? No pozwala nam to na ściąganie danych do stacji naziemnych tak naprawdę w momencie zbierania tych danych. Czyli w momencie, kiedy te dane, czyli radar zapisuje wiązkę radarową, no i tak naprawdę w dość szybkim
jakby w krótkiej przerwie czasu ta wiązka jest wysyłana do stacji naziemnej, jeżeli oczywiście jesteśmy w zakresie stacji naziemnej, jeżeli jesteśmy w połączeniu ze stacją naziemną, ale jeżeli tak jest, no to jesteśmy w stanie te zdjęcia ściągnąć dość szybko. Ja jeszcze w takim razie muszę dopytać o jedną rzecz, bo te zdjęcia, czyli jakby gotowe zdjęcie, to ono jest złożone tam powiedzmy z danych, które pochodzą z iluś tam tysięcy takich pojedynczych obrazów radarowych, tak jak przynajmniej to na początku zrozumiałem. Moje pytanie jest takie, no bo te zdjęcia strasznie dużo ważą, ale pytanie, czy to, co wysyłacie na Ziemię, czy to już jest gotowe zdjęcie, które zostało stworzone z tych wszystkich tysięcy obrazów takich pojedynczych strzałów radarowych, czy wy zbieracie te surowe dane, czyli te poszczególne obrazy, tak, radarowe, i dopiero potem na Ziemi składacie to w to zdjęcie o takiej gigantycznej rozdzielczości. A swoją drogą, jak mówicie o tych gigawatach, to skąd wy tam tego prądu tyle bierzecie w kosmosie? No, znowu dwa jakby bardzo ciekawe pytania. Znowu właściwie dość techniczne. Faktycznie masz rację, to zdjęcie jakby no, ono nie jest przesyłane na Ziemię w formie przetworzonej. Czyli jakby ten sygnał przesyłany na Ziemię to jest taki sygnał bardzo podstawowy, tak, no jakby raw, tak my go nazywamy. To jest taki sygnał, no to tak naprawdę to jest napięcie w czasie, bo to widzi analog to digital converter. No i dopiero, żeby takie zdjęcie, które wygląda trochę jak zdjęcie optyczne, powstało, no to ten cały sygnał w czasie trzeba przetworzyć. On jest w ogóle jednowymiarowy tak naprawdę, tak? No bo to tam jest tylko i wyłącznie napięcie i czas, więc trzeba to przetworzyć i z tego stworzyć zdjęcie dwuwymiarowe. Do tego jest dość dużo ciekawych informacji potrzebne, ponieważ na przykład, żeby stworzyć takie zdjęcie, to trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie satelita był, ponieważ musimy znać geometrię wykonania takiego zdjęcia. No my dzisiaj używamy dość zaawansowanych systemów znalezienia satelity i jakby predykcji położenia satelity, więc my wiemy, gdzie ten satelita był z dokładnością do około 2 metrów. I to pozwala nam na zlokalizowanie faktycznie tego zdjęcia bardzo dokładnie na Ziemi. To jest nawet taka ciekawostka, takie zdjęcie, które od razu powstaje na Ziemi, no to jak taki piksel, takie zdjęcie by się wrzuciło na przykład do QGIS-a, no to ten piksel z Ziemią zrówna się z dokładnością poniżej 5 metrów. Taki jest jakby ten tak zwany ground reference accuracy, który my gwarantujemy, czyli maksymalnie 5 metrów. Czyli jeżeli widzisz swój samochód, no to on na tym zdjęciu jest nie więcej niż 5 metrów od rzeczywistego położenia tego twojego samochodu, więc to jest faktycznie dość ciekawe. To jest duży problem przetwarzania, to jest dość duży procesor. My używamy jeszcze takiej bardziej skomplikowanej metody, tak zwane backpropagation time domain processing, czyli robimy to wszystko w czasie, to się wcześniej robiło w częstotliwości. Najpierw robiło się analizę Fouriera, jakby przetwarzanie Fouriera, potem robiło się filtry częstotliwości i potem Fouriera z powrotem. Można to robić w czasie, to jest dużo bardziej jakby ciężkie, jeżeli chodzi o przetwarzanie, ale pozwala na stworzenie lepszych wyników. I tak to dzisiaj robimy. No i tutaj też ciekawe są jakby problemy badawcze. Ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz jak napisaliśmy ten procesor, bo my to też piszemy sami, napisaliśmy procesor czasowy, no to jedno zdjęcie nam się przetwarzało 36 godzin. I to był problem, ponieważ no, nikt nie będzie czekał na takie zdjęcie 36 godzin. Potem przerzuciliśmy jakby ten cały procesor na karty graficzne, no i dzisiaj jesteśmy w stanie z tych 36 godzin zejść do 15 minut. Ale jest to problem dość poważny. Co do mocy, no tutaj jakby dość sporo problemów w tym całym systemie radarowym jest właśnie z gromadzeniem
i z przekazaniem tej mocy. Dość standardowo, jeżeli chodzi o kosmos, to tak naprawdę źródłem mocy są panele słoneczne, a magazynem mocy jest bateria. No ale cały system tak zaprojektować, żeby dało się gromadzić moc, a potem wyrzucić 4 kW, no bo tutaj warto zwrócić, że jeżeli my wystrzeliwujemy 4 kW mocy radiowej, no to do tego zużywamy 10 kW mocy DC, czyli całkiem spore ilości mocy. To nawet ciężko jest nazwać sporą ilością mocy, zwłaszcza, że twój satelita jest w tej chwili jakieś 150 kg, dobrze mówię? Tak, 150 kg, zgadza się. No, tam kabel. Ja chyba teraz muszę sobie przypomnieć, żeby pamiętać. Ja pamiętam, ale to jest chyba cały czas ta sama moc, bo no, tam musi przynajmniej 150 amper lecieć w tym kablu. No, jak my wykonujemy zdjęcie. Ponieważ to jest tak, że tutaj jeszcze ktoś, kto jest jakby ciekaw, no to oczywiście może powiedzieć jasne, to jest 4 kW, ale to jest tak zwany peak power. To się zgadza, tylko że my używamy tutaj 25% duty cycle, czyli ten average RF power to jest kilowat. Więc to jest no, taka dość mocna mikrofalówka w kosmosie. No spoko, a powiedz mi, ile trwa robienie takiego zdjęcia? Jak długo, wiesz, no bo to jest prąd mniej więcej jakbyś w samochodzie rozrusznik odpalił, nie? I jak długo potrzebujesz kręcić tym rozrusznikiem, żeby zrobić dobre zdjęcie? Tak, to jest dokładnie z tym rozrusznikiem, my też to tak porównywaliśmy. Wiesz, to jest tak, jakbyś taki miał starszy samochód tak naprawdę. A wykonanie zdjęcia trwa od 7 sekund na takie bardzo podstawowe zdjęcie do 35 sekund na takie bardzo zaawansowane zdjęcie. Potem oczywiście może być sekwencja tych zdjęć. To jest tak, że najdłuższe zdjęcie, jakie my wykonujemy dzisiaj, to 120 sekund. I teraz powiedz mi, ile to zajmuje miejsca, gdzie wy to gromadzicie na tym satelicie i jakie macie przepustowości w ogóle łącza na ten satelicie? Jeżeli mówicie o 1,5 gigabita, 1 gigabit, to rozumiem, że pewnie na satelicie pewnie macie przynajmniej tą taką komunikację, albo jeszcze szybciej. No, więc teraz gromadzimy to, żeby to się gromadziło na czas, to gromadzimy to od razu w pamięci RAM. Więc to wszystko musi lecieć do RAMu na żywo, bo inaczej nie dałoby się zapisać tego z taką prędkością. Jak już się zapisze w ramie, to leci na dysk twardy SSD. Potem z tego dysku zlatuje radiem i to wszystko jest chyba dzisiaj na tej samej płytce jeszcze. Powiem, że tak, że dzisiaj już teraz wchodzimy w części satelity, których ja obecnie nie oglądam tak często. Był w pewnym momencie tam taki optyczny link, jakby światłowodem między tymi dwoma podzespołami. Jakiej prędkości, to powiem szczerze, że nie będę tutaj strzelał, ale faktycznie on musiał być wyższy niż 1 gigabit. Dużo tych jakby przerzuceń danych bardzo wysokiej częstotliwości odbywa się na tej samej płytce. I tak jakby my to obchodzimy. No ale to jest coś, czym się zajmuje jakby cały team u nas oczywiście. I ja powiem szczerze, że żeby dzisiaj tutaj czegoś nie skłamać, to nie będę tych liczb rzucał. Dobrze, słuchaj. Przelićmy jeszcze troszkę przez te twoje satelity, bo myśmy najpierw mówili o jednym, już półtorej godziny, prawda, a tu jeszcze 37 jakby zostało, nie, przynajmniej 36, bo już o drugim mówiłeś. A ja sobie tu patrzę sobie na Wikipedię i jest napisane, że trzeci satelita jest na platformie Yorkshire System, jeśli dobrze czytam. A czy to była jakaś duża zmiana tutaj w platformie, jeżeli o to chodzi? Nie, w ogóle to był satelita na zlecenie klienta. Klientem tutaj była Armia Amerykańska i Armia Amerykańska postanowiła, że jakby satelita zostanie wybudowany przez dwie firmy, ICEYE i York Space System. No i York Space System był jakby budowniczym platformy, a ICEYE był budowniczym radaru czy payloadu. To się potem jakby powiedzmy poskładało w jakiś sposób, no i to poleciało zresztą na rakiecie, na elektronie. W
powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie w którym roku. No pewnie rok, czy trochę więcej po X2. Ale to jakby było jednorazowa próba, a tak jak mówię, na zlecenie klienta. Kolejne platformy, czyli czwórka, piątka i tak dalej, to są już nasze platformy i tak już pozostało. No właśnie, bo to był chyba wasz jedyny lot na rakiecie Electron, właśnie z Rocket Lab. Swoją drogą pytanie, czy ty wtedy byłeś może właśnie, poleciałeś do Nowej Zelandii zobaczyć ten start i tak dalej, bo ja nawet nie wiedziałem, że wy tam byliście, bo ten satelita się nawet nie nazywał ICEYE, tylko miał jakąś taką bardzo, zaczynając się na H, ten, jakąś dziwną nazwę, więc ja nawet nie skojarzyłem, że to w ogóle wy jesteście. A to było moje, słuchajcie, To był chyba maj 2019 roku i to był chyba mój drugi miesiąc pracy w Rocket Lab. I to był tak naprawdę mój oficjalnie pierwszy lot rakietą, kiedy zacząłem pracować w Rocket Lab. Tak, ten zlecenie nazywa się Harbinger. Zgadza się, tak. Wiesz co, ja nie byłem w Nowej Zelandii. Znowu taka dość ciekawa historia tutaj. Ja nigdy nie widziałem wystrzelenia satelity rakietą. Mimo że my tych wystrzeleń musieliśmy już mieć 15, może 20, no dużo, dużo co roku. Teraz w tym roku strzelamy 5 razy, w zeszłym roku 4 razy na pewno. Więc no, kilka tych rakiet rocznie leci z naszymi satelitami, ale ja nigdy osobiście nie widziałem. Tutaj na pewno ktoś się zapyta, jakby, czemu, co to w ogóle za taki pomysł. No prawda jest taka, że na tym wystrzeleniu jest tylko bardzo mała część firmy, tak? Czyli jakby na wystrzeleniu lecą, nie wiem, może dwie osoby, może trzy, cztery osoby, a 100 osób jest w biurze, więc ja zawsze staram się być z tą grupą większą, razem z nimi cieszyć się, świętować i tam być raczej niż samym pojechać, więc trochę tak się zaczynało to i tak już pozostało, że ja jakby zawsze świętuję w jednym z naszych biur, a ktoś z firmy leci na wystrzelenie. No dobrze, to powiedz jeszcze o tych wystrzeleniach, bo taki lot właśnie na Elektronie to był chyba wyjątek. Wy głównie korzystacie z Ryanaira od SpaceX i po prostu wsiadacie do tego autobusu transporter i za każdym razem wystrzeliwujecie kilka tych satelitów, tak jest? Czy korzystacie jeszcze jakieś z innych rakiet? Wiesz co, to jest tak, my w historii naszej skorzystaliśmy teraz tak z PSLV, czyli to są Indie, to był pierwszy wystrzelenie na PSLV. Falcon jak najbardziej, Soyuz, kilka Soyuzów mieliśmy jeszcze w takich wczesnych etapach firmy, Electron i Vega. Vega to mogę powiedzieć tak, zaklepana, ale jeszcze nie wystrzelona, więc różne rakiety, ale jakby tutaj mówisz jak najbardziej prawdę, no my najczęściej, tak, czyli 90% tych naszych wszystkich satelitów leci na jednym z transporterów, czyli na Falconie 9. Dobrze, to poproszę ciebie o rzecz niemożliwą. Przejdź szybko od satelity trzeciego do satelity 38. Po prostu, czy jesteś w stanie krótko streścić, co po kolei było i jak to się zmieniało, że jesteście tutaj, gdzie jesteście. No bo nie mamy czasu, żeby omówić szczegółowo te satelity, ale chciałbym, żebyśmy dalej kontynuowali, kiedy już mówisz, kiedy będziemy o sytuacji aktualnej. No wiesz co, to jest tak, że my kontynuujemy jakby ten bardzo... My to nawet nazywamy wewnętrznie Agile Hardware Development, tak? Czyli faktycznie nie budujemy tych satelitów w takich pojedynczych krokach, tylko w takich wiele szybkich kroków. Jakby każdy podsystem ma swoją ścieżkę rozwoju. Tam to jest w ogóle tak, że rzadko nawet na jednym wystrzeleniu, jak są cztery satelity, to one nawet nie są takie same. Czyli te satelity są zawsze trochę inne. Ja myślę, że teraz jesteśmy na takie podstawowe płytki mieliśmy, czyli jakąś płytkę, nie wiem, mocy, taką płytkę mocy na radarze, no to one pewnie się na wersji 14, 15. Co tam się zmienia? No zmieniło się pasmo oczywiście z 60 MHz na 1200 MHz, zmieniła się przepustowość radia, zmieniło się panele, tak, no mieliśmy jeden panel, teraz mamy 5.
zmieniła się bateria, ona jest większa, zmieniły się oczywiście, teraz mamy silniki, które są bardzo dokładne, my utrzymujemy te satelity na bardzo dokładnych orbitach. Obecnie jesteśmy w trakcie takiej bardzo dużej zmiany, ponieważ w ogóle zmieniamy całą strukturę na strukturę z włókna węglowego, więc satelita będzie jeszcze większy i taki bardziej zaawansowany. Dość sporo się zmieniło tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na to pierwsze. Tam pozostały jakby ten spirit pozostał, ale dużo zmian, tak? Jakby ta generacja trzecia, zwłaszcza ta generacja czwarta, no jest jakby technicznie dużo, dużo bardziej zaawansowana, ponieważ każdy z tych satelitów to są jakieś nauczki, tak? Coś tam zawsze się z tego możemy nauczyć, za każdym razem coś testujemy. I jakby każdy kolejny jest lepszy. No i dzisiaj te satelity już faktycznie są bardzo zaawansowane, długo żyją, dobrze działają, no i dostarczają najważniejsze zdjęcia bardzo wysokiej rozdzielczości, szybko. I to już, one są dzisiaj w stanie konkurować z tymi satelitami, o których my wspominaliśmy na początku, czyli tymi satelitami na poziomie 1000 kg, tak? Czyli takie satelity jak Sentinel, czy może Radiasat Constellation Mission, tutaj lepiej, czy Cosmos Climate, no to one mają podobną rozdzielczość, a czasami nawet my mamy lepszą. Tutaj jak mówisz o karbonie, to ja zawsze, wiesz, trochę prywaty, polecam Rocket Lab Carbon, bo coś takiego sprzedajemy. Dobrze, powiedz mi w takim razie, ile aktualnie posiadasz satelitów w swoim portfolio? Tak, i to już się zaczyna w pewnym momencie robić trudne w liczeniu, no ale ja postaram się jakby tak szybko odpowiedzieć liczbami. Więc faktycznie wystrzelonych satelitów, czy zbudowanych i wystrzelonych 38. Tak jak wspominałem, my niektóre z tych satelitów sprzedajemy klientom. Na przykład tak jak rozmawialiśmy o tej misji Harbinger, no to my to liczymy jako jeden z satelitów naszych, no i to zostało jakby dostarczone na potrzeby klienta, więc nie wszystkie z tych 38 pozostały nasze. Nie wszystkie z tych 38 cały czas są w pełni funkcjonalne, więc nie wszystkie jakby są częścią tak zwanej naszej komercyjnej konstelacji. Jeżeli chodzi o tą komercyjną konstelację, czyli jeżeli ktoś z słuchaczy tutaj chciał na przykład kupić zdjęcie radarowe w domu, no to w takiej konstelacji jest około 20 satelitów dzisiaj, które takie zdjęcie będzie miało szansę wykonać. No i jak szybko robicie te zdjęcia? Chodzi o to, jak często możecie odświeżać jakąś pozycję, jak szybko możecie wykonać jakieś zdjęcie, jak cały ten proces wygląda? Wiesz co, jako że tych satelitów jest już dzisiaj naprawdę dużo. No 20 satelitów to jest konstelacja, przynajmniej z tego, co wiadomo w informacji publicznej, największa na świecie. Jest to większa konstelacja niż konstelacja właśnie Cosmos Climate, czy konstelacja Capella, czy Umbra. No więc pozwala, ona dzisiaj jakby wytycza trendy, jeżeli chodzi o tak zwany rewizyt, czyli częstotliwość, z jaką można to samo miejsce odwiedzić ponownie. No jeżeli taki dom wybieralibyśmy tutaj gdzieś u słuchaczy w Warszawie, no to najprawdopodobniej jesteśmy w stanie ten dom obserwować około 20 razy dziennie, czyli z częstotliwością, powiedzmy, że na łatwiejszej matematyki, jak to inżynier robi co godzinę. I tak z taką częstotliwością jesteśmy w stanie obserwować wszystkie obiekty w tym, powiedzmy, pasie geograficznym. Koło równika pewnie jest to trochę mniej zdjęć, może 15, może 12, musiałbym sprawdzić teraz. Jeżeli chodzi o północ, raz wykonywaliśmy takie ćwiczenie na północy Finlandii, to tam w tych zdjęć jesteśmy w stanie wykonać do 60 tego samego obiektu dziennie. I tutaj wydaje mi się, że warto przynajmniej tak przez 30 sekund o tym porozmawiać. Co to właściwie oznacza w ogóle, że jesteśmy w stanie wykonać takie zdjęcie 20 razy dziennie tego samego obiektu? Samo w sobie jeszcze nic, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, że teraz takie zdjęcie jesteśmy w stanie wykonać gdziekolwiek na świecie, niezależnie od tego, czy jest to kraj nam przyjazny, czy nieprzyjazny, niezależnie od tego, czy mamy tam infrastrukturę, czy nie mamy tam infrastruktury, więc na przykład na środku oceanu też, to na przykład w środku lasu Puszczy Amazońskiej też, jesteśmy w stanie zdjęcie wykonać bardzo szybko i ono nam zawsze wyjdzie
niezależnie od tego, jaka jest pogoda, bo widzimy przez chmury, i niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj, to widzimy w nocy. I na tym zdjęciu będzie widać wszystkie obiekty w rozdzielczości 25 cm, no to pojawia nam się bardzo ciekawy system, pozwalający na kompletnie nowy sposób, w nowy sposób zbierać informacje o tym, co nas otacza. I tutaj faktycznie jakby doszło trochę do takiej rewolucji w myśleniu, warto o tym jakby tutaj to zaznaczyć, około 2 lata temu, łączy się to z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w momencie, kiedy nowe systemy satelitarne zostały włączone do użytku, jeżeli chodzi o obronę Ukrainy wtedy. No i nagle okazało się, że korzystamy z systemów satelitarnych zupełnie inaczej, niż korzystaliśmy z nich poprzez ostatnie 40 lat od momentu, kiedy program Korona powstał, pierwszy program satelitarny do obserwacji Ziemi. Jak to się zmieniło? Jako, że kiedyś mieliśmy zdolności ograniczone, można było robić zdjęcie co dzień, no i czasem nam te chmury pozasłaniały, tak, a czasem była noc, to tak naprawdę wykonywaliśmy zdjęcia po to, aby uzyskać ogólne wrażenie o tym, co się gdzieś indziej dzieje, tak zwane wrażenie strategiczne, tak? Ile, powiedzmy, statków w ogóle jest w jakimś kraju, tak? Albo czy tam nastąpiły jakieś duże zmiany od zeszłego tygodnia. I takie strategiczne myślenie było kluczowe i do tego były wykorzystywane dane satelitarne. W momencie, kiedy zamiast co jeden dzień wykonujemy takie zdjęcie co godzinę i ono zawsze nam wychodzi, niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia, to jesteśmy w stanie wykonywać decyzje operacyjne czy nawet na poziomie taktycznym. Wykonywanie operacyjnych decyzji było zawsze zarezerwowane dla informacji pochodzących z samolotów czy pochodzących od oddziałów naziemnych czy jakichś innych systemów rozpoznania, na pewno nie satelitarnych. I teraz tak naprawdę warto to obserwować, ponieważ świat zaczyna sobie zdawać sprawę, że przyszłość podejmowania decyzji, przyszłość zbierania informacji tak naprawdę będzie opierała się na wielkich systemach satelitarnych. I to widać od razu, jakby już dość aktywne rozmowy są w Stanach Zjednoczonych na ten temat. Już powstaje tak zwana konstelacja Starshield, o której można trochę więcej przeczytać, choć nie wiadomo zbyt wiele. Ale o Tranche 1, Tranche 2, jeżeli chodzi o tak zwany nowy Proliferated Warfighting Architecture, bardzo, bardzo ciekawe tematy. Kraje zaczynają planować wystrzelenie setek satelitów, tak? Czyli nie mówimy już o 30 satelitach, tylko o systemach 400, 500 satelitów do różnych rzeczy. No i oczywiście to powoduje popyt na rakiety, ale również na satelity. I bardzo ciekawe czasy dzisiaj są, ten rok, przyszły rok na pewno z punktu widzenia rynku satelitarnego, ponieważ ogromna zmiana podejścia z punktu widzenia takiego klienta tak naprawdę, do czego wykorzystujemy dane satelitarne. Jeżeli jesteśmy w stanie je wykonać do podejmowania decyzji teraz, to wartość tych danych wzrasta nam przynajmniej 10-krotnie. No właśnie, chciałem się ciebie zapytać o prędkość, jaką jesteś w stanie to robić. Załóżmy, że chciałbym, żebyś obserwował teraz mój dom przez 24 godziny, albo moją granicę, albo na przykład jakiś obszar wodny. To na przykład było w przypadku właśnie tutaj tych łodzi z uchodźcami. Jakbym powiedział ci, że potrzebuję tych zdjęć natychmiast przez następne 24 godziny, kiedy mi dostarczysz pierwsze zdjęcie? To jest jakby ta liczba jest bardzo podobna do tej prędkości rewizyty, czyli ten tak zwany response time, którym mierzymy, jest około godziny. Tak naprawdę średnio on jest trochę niższy niż godzina, jeżeli chodzi o jakby tutaj europejską część geograficzną. Czyli no, jeżeli dzisiaj zadzwonisz, no to do godziny takie zdjęcie pierwsze powinno zostać ci dostarczone. No i ono tutaj jakby są dwie ważne jakby dane czy pomiary. Pierwsze jest takie, kiedy my to zdjęcie wykonamy i tutaj powinniśmy je wykonać w ciągu godziny, a drugie jest, kiedy ci to zdjęcie dostarczymy. No i jeżeli oczywiście założymy, że jesteś klientem priorytetowym, no bo bardzo się lubimy, no to takie zdjęcie dostarczamy w przeciągu do 20 minut od momentu wykonania, jeżeli posiadasz takie zdolności do odebrania zdjęcia. Więc naprawdę możliwości są bardzo
znaczące. Tutaj muszę zaznaczyć, ja mówię o jakby sytuacjach, które są naprawdę tak zwane priorytetowe, tak? Ponieważ no, jeżeli ktoś z Państwa wejdzie teraz na naszą stronę i takie zdjęcie zamówi, no to raczej nie mówimy tutaj o 20 minutach i jednej godzinie, ale no, my wykonujemy takie zdjęcia z 20-minutowym czasem dostarczenia codziennie dziesiątki. Więc jest to możliwe. Jest to coś, co dzisiaj jest bardzo często wykorzystywane. No bo to właśnie mi się wydaje, to powinien być serwis prawie że live, tak, że jeżeli ktoś ma problem, że ktoś narusza jego granice albo właśnie i to mówimy zarówno właśnie te łodzie, przychodzą mi do głowy właśnie dwa przykłady, właśnie to są łodzie właśnie imigrantów, to są właśnie wozy opancerzone, nie wiem, gdzieś tam właśnie tutaj na granicy z Białorusi, ale pewnie mogą być jeszcze inne przykłady takich sytuacji, to mogą być nawet, nie wiem, sytuacje typu, że jest, nie wiem, że jest jakiś, nie wiem, dajmy na to, że mamy jakiś dom, który musimy obserwować, prawda, bo jest na przykład, nie wiem, podejrzenie, że tam są jakieś narkotyki albo coś w stylu, jest jakaś mafia i potrzebujemy zaobserwować ten teren. To rozumiem, że jeżeli dana instytucja posiada z sobą tą już jakąś umowę, no to jesteś w stanie, prawda, na zawołanie po prostu dostarczyć takie zobrazowania po prostu prawie że live. Tak, i tak się dzieje. Które są, jakby, jakie są takie zastosowania bardzo częste? Wycieki ropy naftowej na morzu. Tutaj klientem publicznym to jest znane EMSA, European Maritime Safety Agency. Oni zajmują się jakby bezpieczeństwem i monitorowaniem wód europejskich, no i jednym z ich zadań to jest właśnie monitorowanie wycieków ropy. Dla nich to robimy i tutaj dostarczamy właśnie zdjęcia z taką prędkością. Tutaj dość ciekawe są oczywiście też takie rzeczy jak katastrofy naturalne, ponieważ na przykład jak dochodzi do powodzi, no to nie chcemy czekać 2 dni, bo tej wody to już w ogóle może nie być, tylko im szybciej jesteśmy w stanie takie zdjęcie wykonać, tym ono jest w ogóle bardziej nam przydatne. Dlatego zresztą my zajmujemy się dzisiaj zarówno powodziami, jak i pożarami lasów, jak i wybuchami wulkanów, czy nawet tsunami. Takie serwisy mamy, takie serwisy dostarczamy. No i na przykład jakby ktoś dzisiaj był w Japonii, no to najprawdopodobniej jak tam dochodzi do powodzi, to zarówno rząd, ale również firmy ubezpieczeniowe używają zdjęć czy produktów firmy ISAI, aby podjąć odpowiednie decyzje. No, na przykład w zeszłym roku z takich ciekawostek, bo to też tak pokazuje trochę, jak zmienia się świat, tak? Nasz partner ubezpieczeniowy w Japonii wydał ponad 2000 płatności polis ubezpieczeniowych samochodowych na podstawie tylko i wyłącznie zdjęć ISAI, które są dla nich dostępne w przeciągu 24 godzin. Tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, że dochodzi do powodzi, komuś zalewa wam samochód. W tym samochodzie jest akurat urządzenie telemetryczne, więc wiadomo o jego pozycji z nadajnika GPS. Przychodzi zdjęcie satelitarne ISAI, pokazane, że samochód jest zalany. I firma ubezpieczeniowa bez żadnego procesu wysyła wam pieniądze w przeciągu 48 godzin na koncie. Byli ludzie, którzy jeszcze nie zorientowali się, że im zalało samochód, a już dostali pieniądze. Więc to są początki tego, co będzie się zmieniało, ale naprawdę te sytuacje są bardzo ciekawe. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie zmienić ten serwis na serwis taki prawie live, to bardzo dużo informacji, które kiedyś były nam niedostępne, staje się nagle dostępne. Dobrze. Słuchaj, ja chciałem się jeszcze ciebie zapytać, bo będziemy musieli niedługo kończyć, więc jeszcze jakieś pytania musimy tutaj mamy trochę jeszcze pytań od z czatu. Może ktoś zada tutaj głosowe pytanie, więc też niech się osoby na Zello zaczną się przygotować do zadawania pytań. Natomiast ja chciałem się zapytać ciebie, dlaczego ty, znaczy trochę już odpowiedziałeś, tak, ale czy wyobrażasz sobie, żebyś prowadził tą firmę w Polsce? No bo patrzę na ciebie, patrzę na ISAI, która w ciągu 10 lat wybudowała 38 satelitów i jeszcze kolejne już rozumiem, że czekają w zasadzie tylko na wystrzelenie, po prostu już macie na półkach je. A w tym czasie, nie wiem, firma Kreotech zbudowała jednego satelitę, wystrzelili go w kosmos i też na tej samej rakiecie, kiedy poleciał satelita Eagle A,
I ten satelita był 50-kilogramowy, ty wysłałeś 4 satelity po 150 kg. Czyli to w ogóle to jest przepaść w ciągu 10 lat rozwoju. Czy wyobrażasz sobie, żebyś był w stanie poprowadzić tą firmę w Polsce? Wiesz co, no oczywiście to tak zawsze to jest takie gdybanie, tak? Ja powiem tak. Znaczy, tam są dwa takie aspekty tego. Jeden to jest taki, o czym nie do końca nawet wiadomo, że ja w ogóle jak założyłem firmę ISA, no to studiowałem w Finlandii, tak jak to opowiadałem, ale ja dłużej studiowałem wtedy na Politechnice Warszawskiej, więc dużo więcej moich kolegów, inżynierów, była na Polibudzie, tak na Politechnice. Zresztą z nimi miałem koło naukowe, tam budowaliśmy sobie jakieś projekty. No więc w momencie, kiedy projekt ISA powstał i zaczęliśmy szukać pierwszych inżynierów, to pierwsi inżynierowie byli w ogóle zatrudnieni z Politechniki Warszawskiej, więc na początku działania firmy było więcej osób zatrudnionych w Warszawie niż w Finlandii. No i to biuro w Warszawie, jakby nasze dzisiejsze, powstało praktycznie równolegle, więc jakby tutaj co to pokazuje? No pokazuje to, że ten talent inżynierski na pewno jest, tak? No tutaj to my nie przez przypadek nazywamy to polsko-fińską firmą, no jakby ta ilość Polaków, jeżeli chodzi o tych pierwszych inżynierów w tym całym projekcie, była ogromna, tak? No największą zdecydowanie ilością. Co na pewno pomogło w Finlandii, no to pomogło, że akurat w tym momencie, czyli 10 lat temu, 11 lat temu, Finlandia miała bardzo dobrze rozwinięty system dofinansowywania małych firm. Istnieje teraz taka organizacja Business Finland, oni w stanie są przyznawać granty, bezzwrotne granty, no i nawet bezzwrotne granty trochę takim szalonym pomysłem, no bo proszę sobie wyobrazić, że tutaj ktoś otrzymał, że my otrzymaliśmy grant 2 miliony euro w momencie, kiedy mieliśmy 20, 22, 23 lata na plan wykonania czegoś, co było wtedy ogólnie uważane za niemożliwe, więc no, ktoś tutaj popisał się naprawdę dość sporą akceptacją ryzyka, no ponieważ no, dał grant dwójce chłopaków z uniwersytetu, żeby postarali się zbudować coś, co na pewno zdecydowanie wydawało się być bardzo, bardzo trudne, no ale udało się, więc to na pewno pomogło. Jakby to wyglądało w Polsce, nie wiem, czy byłoby to niemożliwe? Nie wydaje mi się. Czy wyglądałoby to dokładnie tak samo? Pewnie nie. Tak? Teraz ciężko cofnąć się o dekadę do tyłu i powiedzieć, że tak by to dokładnie wyglądało. Myślę, że stało się tak, jak stało. Zawsze w życiu musi być trochę przypadku i chyba tylko się trzeba z tego cieszyć. Dobrze, a powiedz mi, te granty to są, rozumiem, na finansowanie 100%, tak? Bo wiesz, ja pamiętam na przykład, że jak żeśmy brali grant na Renesans, czyli właśnie na stworzenie platformy HyperSat, no to myśmy, to było na 75% i 25% musiała firma wyłożyć. Teraz tutaj satelita Eagle A, to było chyba, musiałem dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że 60% dofinansowania, 40% musi być z środków własnych. Jak to w twoim przypadku wyglądało? Tak, ten grant jakby z punktu widzenia, powiedzmy, nas był 100%, tak, czyli to było tak, że tam 70% to był grant z tej jednostki Business Finland, 30% powinien uniwersytet dołożyć. No i uniwersytet faktycznie wyłożył tą swoją część po kilku rozmowach z odpowiednimi osobami. Tak, wiesz co, no tutaj to masz jasne jakby rację, bo ja pamiętam dokładnie jak skończył się ten grant i musieliśmy sfinansować jakby wykonanie tego pierwszego kontraktu z Exxonem. Na to już nie mieliśmy pieniędzy, a Exxon nie dał nam przedpłaty, więc trzeba było za to zapłacić na początku, więc jakby ja wziąłem wtedy kredyt z Pekkom, no i oboje wzięliśmy kredyt, no to wtedy było szalona ilości 25 tysięcy euro na głowę. No i to i tak wydawało nam się jakąś ogromną ilością pieniędzy, więc no nie byłoby szans, żeby tutaj taki grant zmaczować, tak, jeżeli chodzi, no to skąd my byśmy wzięli, wiesz, 30% do 2 milionów euro, to w ogóle byłoby nie do pomyślenia, tak, więc ten grant był 100%, no i on musi być 100%, jeżeli on jest
targetowany na takie sytuacje, o których my mówimy, czyli na młode osoby z szalonymi pomysłami, a ja uważam, że tak, takie rzeczy powinny być dofinansowane na pierwszym poziomie, w ogóle na początku, tak? Bo tak tworzy się innowacje. Pewnie ja wiem, czy to pytasz, no wtedy takich grantów w Polsce nie było. I faktycznie, jeżeli coś można zmienić, no to super, żeby takie granty były. Czy takie granty były tylko i wyłącznie w Finlandii? Nie mam pojęcia, pewnie nie. Inne firmy rozwinęły się w innych krajach i też to się udało, ale na pewno to, że ten grant istniał, pomogło. Dobrze, to jeszcze ostatnie moje pytanie i zaraz Leszek troszkę ciebie pomęczy. Powiedz mi, gdzie ISAIA jest w tej chwili? To znaczy, ile macie ludzi? Gdzie macie biura? A ile jesteście warci? Ile macie satelit? Powiedziałeś, że 20, to już wyjaśniłeś. Ilu macie klientów mniej więcej? A i kto jest w zasadzie właścicielem ISAI? Czy to jesteście cały czas spółką, czy żeście się podzielili z jakimiś inwestorami? Jak to więcej wygląda? No dobra, będę się starał zapamiętać wszystkie jakby pytania. Więc tak. Około 700 osób teraz na całym świecie. Gdzie mamy biura? Helsinki, Warszawa, Hiszpania, Walencja, Londyn, Stany Zjednoczone, tam jest to jest koło Los Angeles, Irvine. To są takie największe nasze biura. No i teraz przymierzamy się do otwarcia biura w Atenach właśnie. Więc to są takie nasze największe biura. Mamy ludzi porozrzucanych jeszcze po całym świecie, około 10 osób na przykład w Japonii. Jeżeli chodzi o klientów, no to tych klientów są dzisiaj dziesiątki, tak? Dziesiątki poważnych klientów, z takich ciekawostek, naszym największym klientem jest Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który jest naszym bardzo dobrym klientem, zresztą od wielu lat i wydaje z nami no, dość znaczące sumy pieniędzy. Jeżeli chodzi o wartość spółki, no to oczywiście jest to zawsze taka, no my nie jesteśmy spółką giełdową, więc jest to dość spekulacyjne, ale ja mogę powiedzieć tak, no my zbieraliśmy, zawsze to się jakby odnosi w tym momencie do rund dofinansowania, my zbieraliśmy dużo dofinansowania, mieliśmy kilka tych rund dofinansowania, koniec końców zebraliśmy trochę ponad 450 milionów dolarów, no i mieliśmy już rundy dofinansowania, w których wartość spółki przekraczała miliard dolarów, czyli tak zwanym byliśmy unicornem. No to się dość dobrze ma do powiedzmy rzędu przychodów, no ponieważ no przekroczyliśmy granicę 100 milionów dolarów, jeżeli chodzi o roczne przychody, już jakiś czas temu. Satelitów, tak jak wspomnieliśmy, mamy 38. No i wiesz, i tak naprawdę dalej się dość szybko rozwijamy. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś mnie się zapytał, czy mówił, o kurczę, no to super, się to udało. Ja bym powiedział, że się nic nie udało. Tak naprawdę początek drogi. Tak, dokładnie. I powiedz mi jeszcze, kto jest właścicielem firmy? A, no widzisz, no tutaj tu właścicieli jest już mocno rozdrobnione, tak? To jest jakby prywatni inwestorzy są, znaczy i tu prywatni, są to prywatne firmy inwestycyjne, tak? Czyli firmy typu Venture Capital, Private Equity. Oczywiście pracownicy też mają swoje udziały, ale no, po zebraniu 450 milionów jest to już, nie ma nawet jakby jednego takiego dużego inwestora, który miałby nie wiem, kilkadziesiąt procent, tak? To się po prostu nie dzieje. Myślę, że największy inwestor ma może 10% całej firmy, tak? Więc to oczywiście jest już potem rozdrobnione, to jakby cała ta operacja wygląda trochę tak jak duża firma, tak? Czyli jest normalnie Międzynarodowa Rada Nadzorcza, a ta Rada Nadzorcza jest wybierana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, spotyka się raz na rok, tak jak każda duża firma już by zaczynała wyglądać, bo faktycznie struktura własności jest dość rozdrobniona. Dobrze, no Marcin postraszył tak troszeczkę chyba tym, że będę tutaj bardzo męczyć. Ja się postaram nie męczyć, no zwłaszcza, że już ten nasz program chwilkę trwa. Ja mam takie dwie kwestie i zacznę może od pierwszej. Ona już tutaj wybrzmiała, ale ja wolę się upewnić, bo jak mówimy o, jak często słyszy się o Polakach, którzy odnieśli
jakiś sukces i jest to często sukces, który tak naprawdę no nie jest tyle sukcesem polskim i on jest polski tylko w tym zakresie, że osiągnęli go Polacy. No bo właśnie, zrobili to gdzie indziej i to najczęściej tylko i wyłącznie dlatego, że zrobili to gdzie indziej. W twoim wypadku, jak rozumiem, jest inaczej, bo to, że to jest sukces, który zmaterializował się w Finlandii. On się tam zmaterializował tylko dlatego, że po prostu tam będąc wpadłeś na ten pomysł i gdybyś tam się nie znalazł, byłbyś tu i to twoje makro otoczenie, które spowodowało, że akurat poszedłeś w tym kierunku, gdyby ono się też tu pojawiło, to rozumiem, że tu byś to robił i nie szukałbyś, wpadając na ten sam pomysł w Polsce, będąc w Polsce, nie szukałbyś miejsca na jego realizację gdzieś za granicą. Nie mylę się? Nie, myślę, że to jest jakby bardzo prawidłowe podsumowanie. Tak, no, tak jak opowiadałem, no, Finlandia, przypadek jakby trochę tutaj. Celowo wybrałem uniwersytet, ale nie spodziewałem się, że oczywiście tam będziemy zakładali firmy. Jak się ma 22 lata i zakłada się firmy, to człowiek jakby nie podnosi jakiejś takiej wielkiej analizy geograficznej, no bo w głowie mu się to nie mieści, mówi, no, jakby tu zakładamy, gdzie jesteśmy, tak? Myślę, że jakbym wpadł na ten pomysł we Francji, to by było we Francji, a jak w Polsce, to by to się działo w Polsce. No tutaj faktycznie ta część jest, że tak powiem, nie polska. Wydaje mi się, że jest naprawdę duża część, która jest polska i trochę, no, wydaje mi się, że jest tutaj ten wątek taki na pewno na tyle mocny, że można być z tego bardzo dumnym, tak, ponieważ to jest, można to nazwać tak zwaną polską myślą techniczną. To nie jestem tylko ja, tak jak mówiłem, na początku tej firmy pośród pierwszych 10 pracowników pewnie było 5 Polaków, ponieważ wszyscy moi znajomi z Elki zaraz się w to włączyli, tak? Oni dalej zresztą w firmie są. Tu jest polski kapitał, są polscy inwestorzy w to włączeni, tak? Polscy inwestorzy VC, którzy są w to włączeni od tak naprawdę wczesnych rund dofinansowania. Są nawet polscy klienci. W Radzie Nadzorczej też jest przewaga Polaków, więc to jest trochę tak, że no, jest to firma międzynarodowa dzisiaj. Ja myślę, że nawet nikt nie myśli o tym, że jest to firma fińska, no bo to też jakby, no jest to za duża operacja, żeby to była firma fińska jako taka. No pewnie możemy powiedzieć, no nie jest to firma amerykańska dzisiaj, tak? Bo Amerykanie mają bardzo specyficzny jakby sposób definicji swoich firm. Jest to firma europejska, jest to firma międzynarodowa, ale jest to firma na pewno, która jak najbardziej jest firmą polską z naszego punktu widzenia, bo tam odbywa się mnóstwo tych prac. Tam została wynaleziona bardzo duża część tego systemu, tam została zaprojektowana bardzo duża część systemu, zresztą tak jak zaprojektowana część została w Hiszpanii. I jakby tam stamtąd zresztą też powstało dużo, dużo pomysłów, więc jak najbardziej. Myślę, że tutaj warto się zastanowić nad tym, no to co powinno być tej firmie innego, żeby ona była prawdziwą firmą polską. Ja nie do końca wiem, ale myślę, że to jest taka ciekawa informacja, taka ciekawa dyskusja. Prawda jest taka, że teraz też trzeba jakby tą dyskusję, ja jestem takim zwolennikiem przenoszenia tej dyskusji, ponieważ jeżeli chodzi o sprawy kosmiczne, to jak najszybciej wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że to już nie będą sprawy polskie, fińskie czy niemieckie. Tak naprawdę tu chodzi o tak duże kompetencje i tak duże zdolności, że Europa musi działać jako jeden organizm. Dlatego my często mówimy, że jesteśmy spółką europejską, ponieważ ta jakby światowa rozgrywka o zdolności kosmiczne będzie się odbywała między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i miejmy nadzieję Europą. Na pewno nie będzie się odbywała między Stanami, Chinami, a Finlandią czy Polską, bo po prostu żaden z tych krajów nie ma odpowiedniej wielkości, więc tutaj na pewno ja zawsze jakby staram się nakłonić do tego, żeby myśleć o tych spółkach już w kontekście europejskim, ponieważ jeżeli chcemy faktycznie za 5 lat posiadać spółki, które liczą się na arenie międzynarodowej, no to musimy je wspierać na poziomie europejskim. Bardzo mi się podoba to, jak to opowiedziałeś i powiem ci, to napawa naprawdę dużym optymizmem, bo
Najczęściej, tak przynajmniej z tego, co słyszę, co słychać, jeżeli Polacy coś chcą zrobić, to nawet nie zastanawiają się nad tym, czy jakie mają tutaj możliwości na miejscu, tylko po prostu z założenia chcą to zrobić gdzie indziej. Także no, to powiem ci, naprawdę bardzo mi się ta odpowiedź twoja spodobała. No ale teraz przejdźmy do mojego drugiego pytania. Ja to bardzo często lubię zadawać w sytuacji, kiedy to pytanie bardzo często lubię zadawać wtedy, kiedy ktoś no, sam projektuje i wykonuje podzespoły, takie drobne elementy nawet do tego, co tworzy. No, jest to elektronika, więc są płytki PCB, o których też wspominałeś. Ja zawsze pytam tak, używacie spoiwa ołowiowego czy nie? Bo wiadomo, że mamy tą dyrektywę, ona nawet nie jest europejska, która mówi o, która zakazuje stosowania spoiw ołowiowych, natomiast są tam pewne odstępstwa w technologiach satelitarnych czy tam w technologiach kosmicznych jest to odstępstwo oczywiście dopuszczalne. Natomiast pytanie, czy wy pracujecie nad ewentualnymi rozwiązaniami, które mogłyby prowadzić bezołowiowe spoiwa, czy też po prostu korzystacie, do czego macie święte prawo i ja zresztą to popieram, z tego, co jest dobrze znane, dobrze sprawdzone i nie stwarza problemów. No wiadomo, tak, spoiwa bezołowiowe, one mają te tak zwane wąsy, to takie przyrosty, ma to jakieś swoje fachowe określenie, którego nie pamiętam. I to w kosmosie zwłaszcza no, stanowi duży problem, bo tam się nie da wymienić płytki, która się przez coś takiego uszkodzi. A z drugiej strony właściwości mechaniczne tych spoiw ołowiowych, które no, przy starcie, może w samym kosmosie nie, ale przy starcie rakiety jak najbardziej, no, w samej przestrzeni no, to już bardziej udary cieplne, tak? Od bardzo gorąca do bardzo zimna i wiadomo, że te spoiwa ołowiowe też znacznie lepiej sobie z tym radzą. Jak to u was wygląda? Wiesz co, to jest jedna z tych debat, które u nas się toczą już 10 lat, których spoiw używać. To jest trochę tak, taka sama debata, jak ile powinno być aluminium, żeby zabezpieczyć się przed ionization dose, tak? Czyli przed promieniowaniem. Wydaje mi się, że dzisiaj to na pewno jest tak. Na pewno był moment, kiedy używaliśmy spoiw ołowiowych. Czy na wszystkich komponentach w całej satelicie? Chyba nie. Czyli była to produkcja mieszana. Te wąsy, o których mówisz, jak najbardziej są problemem, tak zwane tin whiskers po angielsku. No tutaj conformal coating jest rozwiązaniem do pewnego momentu. Jeżeli miałbym strzelać, ale znowu to już jakiś czas, kiedy ja jakby zajmowałem się wyborem spoiwa, to wydaje mi się, że dzisiaj na pewno częściowo używamy spoiw ołowiowych, no, ponieważ one są lepsze tak naprawdę ze względów i termicznych i tych tin whiskers, ale nie wydaje mi się, żeby były to cały satelita. Oj, bardzo, bardzo dyplomatycznie, dyplomatycznie to jeszcze wyjaśnię. Ja uwielbiam to pytanie zadawać, ponieważ no, jest z tymi spoiwami ołowiowymi problem ze względu na, no, 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 na prawo, które zostało narzucone. Natomiast ja też dla wyjaśnienia jestem bardzo dużym przeciwnikiem takich, nazwijmy to, nierozsądnych proekologicznych regulacji, takich odgórnych. Takich represyjnych. Natomiast ty zadałeś takie pytanie i powiedziałeś, że jest trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie. No, dla mnie jest odpowiedź prosta. No, bezołowiowe nie. No, oczywiście, że należy używać ołowiowych, ponieważ są po prostu lepsze. Jedynym problemem, jaki można, może nie teraz jeszcze, ale w jakiejś tam przyszłości napotkać, jest to, że no wtedy, kiedy robicie sobie jakieś pojedyncze egzemplarze, to owszem, możecie to robić sami, ale jeżeli będziecie korzystali z jakichś wytwórni, no to one już mogą nie mieć linii technologicznych do tego, żeby to robić. Ale dziękuję, bardzo mi się twoja odpowiedź podobała i już więcej nie będę męczyć, tak jak tutaj Marcin straszył. Dobrze, Rafale, to ja jeszcze Ciebie zapytam, czy wytrzymasz jeszcze 15 minut z nami tutaj, bo już żeśmy przekroczyli 2 godziny.
Tak, widzimy to jest zawsze. Ja lubię w ogóle podyskutować o takich rzeczach technologicznych, więc z przyjemnością. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie mamy czas na pytania. Jeżeli ktoś ma pytanie na Zello, to niech się przygotuje, za chwilkę tutaj dam czas, a na pierwszy tutaj ogień jeszcze wrzucę parę pytań tutaj z naszego czatu na YouTubie. Jakie widzisz przyszłościowe zastosowania technologii SAR? Czy są jakieś, wiesz, nie wiem, badania, gdzie jeszcze można ten SAR wykorzystać? To jest pytanie rzeka. Technologia SAR w moim odczuciu dzisiaj jest bardzo mało jakby przebadana czy rozwinięta jeszcze. Mnóstwo jest rzeczy, o których wiemy, a jeszcze ich nie spróbowaliśmy. Takich rzucę oczywiście kilka przykładów, tak? Pierwsza rzecz to ten pomiar fazy. Tak zwany ground track repeat czy interferometric SAR, pomiar interferometryczny. Coś, co robiliśmy do teraz z częstotliwością 8 dni w najlepszym wypadku, tak? Czyli pomiar fazy między jednym zdjęciem a drugim co 8 dni i to nam pomaga mierzyć bardzo małe przesunięcia Ziemi, ale tylko z częstotliwością 8 dni. Co by się stało, gdyby to 8 dni nagle było 8 godzinami albo 1 godziną? Co by się stało, gdybyśmy byli w stanie mierzyć takie przesunięcia Ziemi z dużo większą częstotliwością? Ja jakby trochę na to pytanie, które zadałem, odpowiem, ale w pełni tej odpowiedzi nie znam. Ja tylko mogę powiedzieć, co się nam ostatnio udało zrobić. Ostatnio we współpracy z Instytutem Meteorologicznym na Islandii udało nam się wykorzystać, my mamy taką zdolność do obserwacji tej fazy co 24 godziny, więc 8 razy szybciej niż było. No więc te 24-godzinne pomiary wykorzystaliśmy do mierzenia prędkości wypęcznienia Ziemi na Islandii wokół podejrzanego wulkanu. I to pęcznienie przyspieszało i widać było to przyspieszenie na tych zdjęciach, więc Instytut Meteorologiczny zdecydował na podstawie tych zdjęć z nami, że dojdzie do wybuchu w przeciągu następnych dwóch tygodni. No więc ewakuowano ludność z tego obszaru i faktycznie do tego wybuchu doszło. No więc na ile mogę powiedzieć, że przewidzieliśmy wybuch wulkanu? No pewnie nie w 100%. Ale na pewno ta informacja do tego się przyczyniła. Więc no, jeżeli jesteśmy w stanie przewidywać wybuchy wulkanów, a jeszcze tego nie robimy z taką częstotliwością, jaką możemy, no to w ogóle super. Podwójne pasma, PLX, tak, potrójne pasma, tak zwane obrazowanie bistatyczne, multistatyczne. Jeszcze nie do końca nawet wiadomo, co z nim robić. Dużo rzeczy nieodkrytych, jeżeli chodzi o SAR. Ja osobiście czekam na ten Grand Track Repeat, czyli na te obrazowanie interferometryczne z dużą częstotliwością, bo jest taki pomysł, że można będzie obserwować infrastrukturę krytyczną i taką na przykład jak mosty czy jakieś drogi krytyczne i starać się przewidzieć, czy te mosty i drogi na przykład ma do nich dojść do zawalenia się, tak jak doszło do zawalenia się na przykład tamy w Brazylii, która potem się okazała katastrofą. Tak więc to no bardzo ciekawe sytuacje i no też uważam, że następne 5 lat dużo zmian przyniesie. Dobrze, następne pytanie. A czy byłbyś w stanie podać kilka takich najbardziej ciekawych, nieoczywistych, zaskakujących obiektów, które żeś obserwował właśnie za pomocą radaru sarowskiego? To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rzuciły mi się w oczy obiekty, których się nie spodziewałem? No, to jest tak. Teraz tutaj postaram się pamięcią przylecieć. Na pewno pierwszy taki obiekt, który zdarzył się, był bardzo ciekawy. To dość nietypowy statek, który udało nam się znaleźć. My tego statku szukaliśmy zresztą, ale on wyglądał bardzo dziwnie. No i po głębszym jakby zbliżeniu i analizie tego zdjęcia okazało się, że są dwa statki.
jeden przy drugim. I to jest tak zwany ship-to-ship transfer, czyli te statki spotykają się na morzu, przerzucają między sobą towary, a jest to oczywiście proceder nielegalny. Ostatnio jedną z ciekawszych rzeczy, które widziałem na zdjęciu, to my te zdjęcia, które robimy przez bardzo długi okres czasu, ten tak zwany dwell, mamy duele aż do 45 sekund, to jesteśmy je w stanie podzielić na takie ramki, które potem tworzą taki bardzo krótki klip wideo, czy taki jakby film, na przykład 5-sekundowy, na którym widzimy, co się dzieje. I na tym filmie pojawiła się smuga, której nie mogliśmy zidentyfikować, i okazało się, że ta smuga to był lądujący samolot, który dał nam się złapać na tym zdjęciu. To było fantastyczne. Nie widać samolotów w locie na zdjęciach sarowskich normalnych, ponieważ nie jest tak zaprojektowany radar, żeby te samoloty jakby wyłapywać na zdjęciu, a tu się on pojawił. No myślę, że będziemy dalej na pewno będziemy starali się to odnaleźć, co z tym dalej zrobić. Jeżeli chodzi o takie po prostu ładne rzeczy, no to ja muszę powiedzieć, że radar, akurat jeżeli chodzi o fale 3-centymetrowe, bardzo ciekawe są formacje fal na różnego typu morzach. Na przykład my mamy dużo zdjęć San Francisco i to jest niesamowite, jak gołym okiem po prostu nie widać prądów morskich płynących pod mostem Golden Gate, a na radarze bez żadnego problemu dokładnie widać, gdzie ten prąd jest, czy jest silniejszy, jak on się rozlewa, bo to jakby ta różnica, jeżeli chodzi o wave pattern, czyli o to jakby jak ten szyk fal wygląda, jest bardzo widoczna. Dobrze. Czy mamy jakieś pytania tutaj wśród osób, które są na Zello? Jeżeli tak, no to właśnie to jest ten moment, żeby je zadać. Nikogo nie słyszę. Może jeszcze potem za chwilkę zadam to jeszcze raz. Natomiast mam pytania cały czas tutaj z naszego czatu YouTube'owego. Kolejne pytanie jest takie, czy radar sarowski ustawia się też czasami w kierunku kosmosu? Czy robi się jakieś obserwacje sarowskie obiektów kosmicznych? Czy możesz po prostu odwrócić swojego satelitę w kosmos i coś zrobić, zdjęcie coś z kosmosie? A może pytanie, że to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie jest tak. Można odwrócić satelitę i można wykonać zdjęcie kosmosu. Pytanie oczywiście, co w tym kosmosie staramy się odnaleźć. No ale radar sarowski to też jest po prostu zwykły radar. Czasami może działać bardziej jako radar sarowski, czasami trochę bardziej jako zwykły radar. Co oznacza, że pozwala nam dokonywać obserwacji na poziomie tak zwane Space Situational Awareness, czyli SSA, czyli wykrywanie obiektów kosmicznych, które gdzieś na tej orbicie są. No i taki radar jest do tego bardzo zdolny. A orbita, niska orbita okołoziemska jest poniżej orbity balistycznej. Ja muszę na to, tak to pozostawię. Okej. Okay. A z ciekawości się zapytam, bo pamiętam, że jakiś czas temu czytałem, że to bardzo dawno, to na początku ery w ogóle wysyłania satelitów w kosmos, ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby na pewnej orbicie rozrzucić cały worek takich malutkich włosków metalowych, takich dipoli 3-centymetrowych chyba, żeby można było za pomocą nich robić potem jakieś odbicia i łączność. Czy twój radar sarowski jest w stanie zobaczyć na przykład właśnie takie obiekty? Wiesz co, jakby to były 3-centymetrowe dipole, no to jak najbardziej, tak, bo to akurat wpada w rezonans i byłoby szalenie widoczne. Ale nie widzieliśmy nic takiego, więc nie wiem, czy to się, mam nadzieję, bo to taki szalony pomysł, więc mam nadzieję, że to się nie udało. Udało się, udało, tylko to jest dość wysoka orbita, więc jest w miarę bezpiecznie. No, a to potem ci podeślę artykuł na temat, po prostu wiesz, jak człowiek to czyta, mówi, to jest, tam wiesz, ze 100 tysięcy właśnie takich włosków rozrzucili po prostu na orbicie. Dobrze, powiedz, następne mam pytanie tutaj, a ile czasu potrzebujecie od powiedzenia, że budujemy następnego satelitę, do jego wysłania w kosmos?
No tutaj jakby na to pytanie trochę jest ciężko odpowiedzieć. Ja postaram się na nie odpowiedzieć jak najdokładniej, ponieważ my nie robimy tego jakby punktowo. Tam, cały ISA jest tak zaprojektowany, że tam działa linia produkcyjna i te satelity jakby są budowane trochę niezależnie od tego, czy na nie jeszcze jest popyt, czy nie. No i my staramy się taką wajchę tej linii produkcyjnej tak dostosować, żeby nie wybudować za dużo tych satelitów, ale one są cały czas budowane, więc rzadko się zdarza, że my mamy taki moment, że nagle teraz się zastanawiamy, mówimy, a dobra, no to idziemy następnego zbudować. To jest tak, że jeżeli my posiadamy wszystkie podzespoły, które zewnętrzne zamawiamy w biurze, i tak zwykle się staramy, no to wybudowanie od zera do końca satelity z przetestowaniem to jest 6 miesięcy. No i teraz na przykład w tym roku my takich satelitów wysyłamy 18. No więc tych linii produkcyjnych, tych satelitów naraz buduje się zawsze kilka, tak? To jest tam, nie wiem, 6 na przykład mamy linii produkcyjnych w ESPO. Więc jest to taka, no już produkcja dość fabryczna. Zamówienie podzespołów zewnętrznych trochę jest zależne od tych jakby firm, które dostarczają, więc nie zawsze mogę za nie powiedzieć. To może trwać od 12 do 18 miesięcy, tak? Więc można powiedzieć, że powiedzmy, jakby nic nie było, no to 24 miesiące, no ale faktycznie rzadko się tak zdarza. No i mogę powiedzieć, że na przykład jeżeli klient by dzisiaj do nas przyszedł i powiedział, słuchaj Rafał, ja bym chciał takiego satelity swojego Sarowskiego, czy mógłbyś mi wybudować? No to naszym standardowym czasem dostarczenia jest 12 miesięcy. A powiedz mi, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie klient pod tytułem Armia Amerykańskiej, mówię, potrzebuję tego satelity na jutro. Czy jesteś w stanie mi sprzedać satelitę? No, tu jest też ciekawe pytanie i odpowiedź jest tak. Odpowiedź jest tak, ponieważ ja mam 20 satelitów na orbicie, które sobie tam krążą i które są moje. Więc jeżeli by przyszedł klient to i takiego satelity potrzebował na jutro, to faktycznie na jutro takiego satelity może dostać. Ja nawet mogę powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce. Dobrze, Rafale, powiedz mi, o co jeszcze się powinienem Ciebie zapytać? Co żeśmy ominęli? Bo skrypt był długi, ja go trochę przeskoczyłem w różnych miejscach. Nie zapytałem się Ciebie, czy masz klientów w Polsce chyba jeszcze? O to jeszcze mogłyśmy powiedzieć, o to pytanie mogłyśmy odpowiedzieć, zwłaszcza czy polska armia jest na przykład Twoim klientem. I o co jeszcze powinienem się Ciebie zapytać? Wiesz co, no, polska armia dzisiaj współpracuje z nami. To pewnie jest odpowiedni sposób, żeby na to odpowiedzieć. Myślę, że to jest taka współpraca, która jest bardzo, bardzo rozwojowa. No i mam nadzieję, że prędzej czy później będziemy mogli się pochwalić większą ilością rzeczy razem. Wiesz co, to jest tak, że ja nie wiem, czy tu jest jakby. Naprawdę dużo zrobiliśmy takiej dobrej roboty, jeżeli chodzi o omówienie detali. I wydaje mi się, że fajnie porozmawialiśmy na temat samej technologii satelitarnej jako takiej. Ja lubię tą debatę wrócić zawsze do takiego wątku jakby życia codziennego, co z tego można wynieść. Wydaje mi się, że warto dla wszystkich słuchaczy jakby pamiętać o tym, czy jesteśmy inżynierami, czy nie. Że ten kosmos, który kiedyś kojarzył nam się z lotem na Księżyc i Europejską Agencją Kosmiczną i jakimiś takimi dziwnymi projektami, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o naukę, stał się w przeciągu ostatnich 10 lat ogromną i bardzo szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu. Tak jak kiedyś powstał internet, tak, komputery, potem zresztą GPS, który też jest w kosmosie, teraz jest fala na AI, to ten kosmos też jest na fali. Ja nie wiem, czy u nas w Polsce, jakby nawet wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że kosmos też jest dzisiaj na fali. Ta fala nawet trochę była jeszcze był taki większy hype na kosmos, teraz trochę to opadło, ale myślę, że znowu to jak najbardziej wraca, tak? My mamy zdolności w Polsce, a na pewno mamy inżynierów w Polsce,
którzy są w stanie na tym, w tym działać. Mamy takie firmy jak iSci i myślę, że warto pamiętać, że jakby co pozwala nam powiedzieć historię iSci, wcale nie trzeba być Ameryką, żeby wybudować najlepszy satelitę radarowego. Można to zrobić taniej, można to zrobić szybciej, można to zrobić lepiej. I warto pamiętać o tym, ponieważ myślę, że ja bym chciał widzieć silną Polskę i silną Europę w kosmosie za kilka lat, a to tak naprawdę tylko od nas będzie zależało. Dobrze, to było naprawdę... Bo przyznam się szczerze, że ja już trochę tracę jakby tutaj tą nadzieję na Europę, ale ty jesteś świetnym przykładem, że nadzieja umiera ostatnia, tak? Że jednak da się w Europie budować potężne firmy kosmiczne z potężnymi pomysłami. Zanim jeszcze skończymy, to ja jeszcze chciałem ci zadać jeszcze parę takich prywatnych pytań, takich bardziej perspektywy osobistej na to wszystko. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie podczas właśnie budowania firmy iSci? Wiesz co, to jest dość ciekawe. Ja mam odpowiedź na to pytanie, tylko ja chciałbym, może zanim nawet odpowiem, to chcę powiedzieć, że to nie jest taka odpowiedź, która bo ona się może wydawać, nie wiem, jakaś taka sztuczna albo coś takiego, to wcale nie jest prawda. I zapraszam w ogóle Ciebie, Marcinie, i skład tutaj podcastu i inne osoby zresztą też do wizyty w jednym z naszych biur. Z czego ja jestem najbardziej dumny, to z tego, że udało się tą firmę zbudować na takiej zasadzie, że ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują, to tak cały czas, mimo tego, że ta firma ma 700 osób, trochę mają takie wrażenie, że są częścią jednej wielkiej rodziny. Jest taka dość nieformalna kultura pracy. Wydaje mi się, że staramy się to utrzymać i to mnie cieszy, tak? Ponieważ ja przychodzę dość codziennie do biura i widzę się z ludźmi i po prostu uważam, że są moimi znajomymi i bardzo lubię z nimi pracować. I to cieszy, ponieważ prędzej czy później sobie zdajemy sprawę, że jakby budowanie większych problemów, jakby projektów, to jest zawsze kwestia ludzi, tak? Nigdy nie robimy tego sami. No i jak już z tymi ludźmi pracujemy, no to super by było, gdybyśmy mogli z nimi pracować w taki sposób, w który to jakby wszystkich cieszy. I to jest, ja jestem tego naprawdę bardzo dumny. I dzisiaj, jak już jesteśmy dość dużą firmą, to wkładamy naprawdę dużo, dużo pracy i energii w to, żeby to udało się utrzymać w momencie, kiedy ta firma rośnie. Dobrze, to teraz pójdźmy na ciemną stronę mocy. Jaka była twoja najtrudniejsza decyzja, jaką musiałeś podjąć? O kurczę, najtrudniejsza decyzja. Wiesz co, znowu związana z ludźmi, wydaje mi się. Najtrudniejsze są zawsze zwolnienia, tak? I to wydaje mi się, że jakby tutaj wiesz, no nie będę żadnych imion wymieniał, bo to też nie o to chodzi, ale najtrudniej przechodzi się przez ten etap, powiedzmy, między taką firmą małą a dużą. Ponieważ to jest ten moment, kiedy jakby ci ludzie, z którymi się zakładało firmę, oni naprawdę byli zawsze bardzo bliskimi twoimi przyjaciółmi, a nie zawsze wszyscy są w stanie zrobić ten przeskok. A niestety następuje taki przeskok, tak? Firma się zmienia, jak się zmienia z 30 osób na 100, to staje się nagle zupełnie innym stworzeniem. Kończenie współpracy z ludźmi, których się znało przez wiele lat, wiesz, jak firma ma 30 osób, a wcześniej 15, to się z nimi jest bardzo blisko. To są niektóre z najtrudniejszych decyzji, które trzeba podjąć. A kim trzeba być, żeby zdobyć pracę w iSci? Wiesz co, właściwie wydaje mi się, że trzeba być osobą, która ma w sobie dużo pasji i chęci budowania rzeczy, które są niecodzienne. Bo to naprawdę ciężko powiedzieć, trzeba być inżynierem. Mamy dział
wiesz, dział HR, dział marketingu, dział sprzedaży, tak? Dział bezpieczeństwa, dział IT, finansów. Zatrudniamy różnego rodzaju osoby dzisiaj. Wydaje mi się, że wiesz, mamy pięć cultural values, jeżeli chodzi o stronę internetową, tak? Be curious, czyli tak jakby ciekawość świata jest kluczowa, tak? Właśnie ta zdolność pracy w grupie, act as one, drive effective teamwork, to są dwie rzeczy, które mamy, tak? See the big picture, czyli rozum ten, co, w czym jesteś. I potem i be bold, czyli podejmuj decyzję. Więc jeżeli ktoś ma takie podejście do pracy, jest zafascynowany kosmosem, to zapraszamy. Myślę, że nie trzeba być wcale olimpijczykiem z matematyki, choć tych również zapraszamy. To ostatnie pytanie takie. Co byś polecał, jakby, albo w zasadzie radził swoim kolegom, znajomym, właśnie właścicielom polskich firm, albo może przyszłych właścicielom polskich firm podczas tego rozwoju, podczas tego startu? Jak, w którą stronę oni powinni iść, żeby osiągnąć taki sukces jak ty? Wiesz co, no to znowu taka rada, która może wydawać się trochę podstawowa, ale ja w nią bardzo głęboko wierzę. Ja w ogóle jakby w czasie rozwoju firmy ISAY bardzo wiele razy zorientowałem się, że te rady, które wydają nam się podstawowe i takie proste, tak naprawdę one są najlepsze, tylko my wcale nie jesteśmy tak dobrzy w ich implementowaniu, jak nam się wydaje. No więc jaką radę bym tutaj zostawił? Ja powiem tak. Zbudowanie takiej firmy i budowanie jej przez 10 lat to jest ogromne poświęcenie czasowe i takie życiowe. Ogromne. I tam jest mnóstwo wzlotów i upadków. Tak, oczywiście, że są momenty, które są fantastyczne, tak jak wystrzelenie pierwszego satelity, drugiego satelity i wszystkich 38 później, tak, czy 36 później, ale są też bardzo trudne momenty. Tak jak tutaj wspominałem o nie wiem, rozstawaniu się z kim się było blisko jako twój znajomy. Są trudne momenty, czasami się pieniądze kończą, czasami się satelity psują. Naprawdę nie jest łatwo. No i wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek chce się podjąć takiej długiej przygody, no to warto podjąć się tej przygody z czymś, co się naprawdę kocha. Ja jestem inżynierem z krwi i kości, tak mi się przynajmniej wydaje, inżynierem w sercu i jakby ja budzę się rano, myślę o tym, co dzisiaj będę robił w firmie i cieszy mnie to, ponieważ ja nie wybrałem kosmosu z tego powodu, że tam były największe pieniądze, czy że to akurat było na hajpie. Wybrałem kosmos, ponieważ zawsze on mnie fascynował i nie wyobrażałem sobie ciekawszej rzeczy do robienia w życiu. To nie znaczy, że kosmos musi być najciekawszy dla wszystkich, tak? Ale polecam wybranie czegoś, co naprawdę porusza was głęboko, ponieważ ta wewnętrzna energia będzie potrzebna w czasie tej dość długiej przygody. Słuchajcie, i to powiedział Rafał Modrzewski, CEO, czyli po polsku prezes firmy ISAY-a, firmy, która zbudowała 38 satelitów, wysłała w kosmos. Człowiek, który jest inżynierem, jest w tej chwili menadżerem, człowiek, który kocha to, co robi. Budowanie satelitów, budowanie właśnie usług satelitarnych. I człowiek, który cały czas się rozwija. Człowiek, który uważa, że najważniejsza jest wiedza chyba w tym wszystkim. Jeżeli od czegoś zaczynacie, to najpierw przeczytajcie dużo książek, żeby wiedzieć, co chcecie zbudować i jakie są możliwości. I to tyle, słuchajcie, w tym dzisiejszym podcaście. A jak zwykle przekroczyliśmy czas, tym razem o 40 minut, mimo że starałem się skracać jak tylko się da. A zapraszam wszystkich do przesłuchania tego podcastu. On będzie dostępny jako live, też go zrobimy jako remaster
który będzie troszkę skrócony. Po prostu wytniemy wszystkie przerwy między naszymi wypowiedziami, plus trochę tam popracujemy nad dźwiękiem, żeby był bardziej zrównany. A jaki będzie kolejny podcast? Nie mam pojęcia. Dopiero muszę się umówić z jakimiś kolejnymi gośćmi, ale na pewno będzie jakiś ciekawy. Mam długą, ciekawą listę właśnie osób, które ewentualnie mogłyby wziąć udział w tym podcaście. Tak więc tyle i życzę wszystkim miłego wieczoru. Trzymajcie się. Hej. Inżynier analizuje i rozwiązuje problemy techniczne. Mówimy tu o osobach, które zbudowały młotek kamienny, żarówkę, komputer czy statek kosmiczny. Inżynier rozumie, jak działa urządzenie i potrafi to wykorzystać. To dzięki nim pływamy, jeździmy, latamy czy nawet żyjemy w kosmosie. Ta technologia to nie jest żaden cud czy dar, ale efekt naszej pracy. Nie dostaliśmy skrzydeł, ale sami je zbudowaliśmy, bo chcieliśmy latać. Budujemy, bo jest to przydatne, a zarazem fascynujące. To coś, dlaczego warto wstawać każdego dnia. Dr Marcin Stolarski i jego świat widziany oczami inżyniera kosmicznego w programie Inżynieriada